Ciach. Jesteśmy. 9 sekund. 12 osób już jest. Dobra, rewelacja. Tym razem będziemy mieli innego live'a. Dzień dobry bardzo wszystkim widzom. Witamy na live'ie. Dzisiejszy live jest rozgrzewką do drugiej części rozbiórki VR5. Myślę, że dobrze muszę dać po prostu drugi telefon. Słyszysz? No musisz się odzywać, no jesteś tutaj. No nie jest, tylko mów normalnie. Cześć! Ale mów, ty jesteś tutaj. Halo. No dobra, okej. No. No co, drugi telefon potrzebujesz, tak? Bo nie będziesz widzieć pytań. Widzę wszystko. Widzisz wszystko? Siemano, siemano, hej, tak. Mamy zarąbistą herbatkę od Kasi. Kasiu, pozdrawiamy, jeżeli oglądasz. Kasia jest w kuchni, gotuje obiadek. Adama na razie nie ma. Dźwięk jest bardzo słaby, coś mówią. No nic więcej nie jesteśmy w stanie poradzić. Tak, i mamy tutaj internet, taki jest klimat. Także jeżeli mnie nie słyszycie, nie widzicie, przykro mi bardzo, ale nic więcej nie jestem w stanie poradzić. Mam tutaj pomocnika, który będzie czytał mi pytania. No i co? No, mam nadzieję, że poodpowiadam na kilka pytań. Dalsza część rozkładania dzisiaj? Tak, dzisiaj kontynuujemy rozkładanie. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu, czyli tak naprawdę największe spaghetti zostało rozebrane. Dzisiaj najprzyjemniejsza część, czyli kolektor sący, kolektor wydechowy, głowica. Zajrzymy do środka, czyli w jakim stanie jest wał, w jakim stanie są korby, w jakim stanie są, Boże, korby, panewki, tłoki. Czyli no to, co jest najważniejsze. Słowem, czy nie kupiłem jakiegoś padła? Serdecznie pozdrawiam osobę, która dostarczyła mi ten silnik. Absolutnie nie mam do Ciebie pretensji. Tym bardziej, że dogadaliśmy się uczciwie, czyli jak to będzie cokolwiek warte, to wtedy dopiero płacę za ten silnik. Tak więc pozdrawiam widzów, którzy dostarczyli mi ten silnik. Nawet jeżeli będzie źle, to no po prostu tak mogło być. Jakie są pytania? Bo ja nie widzę pytań. Nie ma dźwięków w ogóle? Podgłoś coś tam. Może dlatego. Nie słuchać, kurczę. Ty, a może my zakleiliśmy mikrofon? Nie, mikrofony są tu. Tu. Czemu nie ma dźwięku? A, słuchajcie, a nie ma dźwięku w ogóle, czy jest słaby dźwięk? Nie, no wiesz co, część mówi, że jest git, a część, że nie wiem, o co chodzi, że no nie. No to trzeba poczekać, może słychać dobrze, słychać. Dobra, to jest okej. Okay. Wszystko, no dobra, wszystko już jest okej. Okay. No to co? Śmiało, zadawaj się pytania. Mam tutaj pomocnika, który będzie mnie czytał i będę na nie odpowiadał. Z pół godzinki na takie pytania na pewno lekko mamy, a potem biorę się do roboty. Fajnie, wszyscy piszą, że jest wszystko ok. No mam nadzieję, że tym razem będziecie zadowoleni. Co? Nic. Jagoda, golisz nogi? Kurczę, jakbym był jak kiwi, czyli jakiś kolasz, to pewnie... Ej, czekaj, gdzie Adaś, kiedy mini? Nie, no to musisz wybierać jedno pytanie i tyle. Trzymamy się jednego pytania, na nie odpowiadamy. Nie, nie golę nóg. A co do mini? Mini stoi u mnie w garażu, zakryte pokrowcem, czeka na lakierowanie. Byłem już w firmie Nawrot, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jeżeli ktoś z firmy Nawrot ogląda transmisję live. No i wszystko wygląda na to, że niedługo lakierujemy mini. Być może będziemy lakierować je jeszcze w grudniu, aczkolwiek jest ryzyko, że dopiero na początku stycznia. Tak więc no prędzej czy później mini trafi do firmy Nawrot na dokończenie lakierowania. Wszystkie elementy blacharskie są zabezpieczone, tak więc no to byłem spokojny, to jest porządna firma. A powiedz mi, do jakiego auta wchodzi ten silnik? Jaki jest plan na to w ogóle? Ten silnik, VR5. To jest niemalże ten sam silnik, co występował, co występuje w tym srebrnym Golfie 4, srebrnym ze Szwajcarii, co wystąpił w kodzie Kupcio, zresztą całkiem niedawno. Tam seryjnie występuje właśnie też VR5, tyle że przedliftowe. Tutaj mamy poliftową jednostkę, różni się ona tym, że ma na przykład zmienną fazę. No i to na pewno się przyda w momencie, kiedy byśmy chcieli dorzucić turbo, a taki jest plan, czyli tutaj we współpracę wejdę z jeszcze jedną firmą, ale o tym dopiero w przyszłości. Zastosujemy kilka tuningowych części typu kuta korba albo jakieś twardsze sprężynki. No i na pewno przyda nam się to, że tutaj mamy większą ilość zaworów na cylinder,
zmienną fazę. No i dlatego tak bardzo zależało mi na tym, żeby tą rozbiórkę, a potem budowę oprzeć o VR5, ale to poliftowe. A, czekaj, zanim przeczytasz jakieś pytania. Dodam, bo czytałem dużo komentarzy, że część widzów czuje się oszukana, że rozbieram VR5. Nie, dziękuję. Że rozbieram VR5, a nie ukupcia jakiś zetkowy silnik. Chcę powiedzieć, że wszystko jest aktualne. Z kupciem będę budował silnik. Być może nawet to będę robił ja, czyli tak jak było powiedziane. Ale nie na ten moment. Musicie wiedzieć, że budowa takiego silnika, jak ten, który ja chcę zrobić do swojej zetki, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po prostu nie mam na ten moment takich pieniędzy. Sporo taniej i łatwiej oraz mniejszym ryzykiem jest zrobić VR5. Tak więc absolutnie nie wycofuję się z tego, że z kupciem zbuduję silnik. Z kupciem będziemy go budować. Nawet kilka dni temu na ten temat rozmawiałem z Kubą. Jest drobna zmiana koncepcji. Będzie większa pojemność, ale w oparciu o całkowicie inne rozwiązanie. Tak więc budowa zetkowego silnika u kupcia by Jagoda z ręce będzie jak najbardziej miało miejsce, tylko jeszcze nie teraz, za chwilę. S4 została przyznana, a jeśli zostanie, to co to będzie z tego? Jakiś projekt, czy to nie jest, kolejny? To nie jest stwierdzenie, to jest pytanie, rozumiem. Tak, tak, pytanie. Nie, to S4 całe szczęście jeszcze nie zostało przyznane, ja mówię całe szczęście, bo... No ja chyba cierpię na jakiś zakupoholizm, jeżeli chodzi o samochody. Wiecie jak to jest, dopóki się tego jeszcze nie kupiło, to człowiekowi strasznie zależy na tym, żeby zanabyć ten samochód, a w momencie, kiedy już wejdzie, to człowiek ma wyrzuty sumienia i Jezus, ile ja mam tych aut, co ja z tym zrobię? Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli S4 wejdzie, to już ogłaszam wszem i wobec, także mam nadzieję, że tutaj potencjalni kupcy to oglądają. Jeżeli S4 wejdzie, to zimowy wojownik idzie na sprzedaż. To już jest decyzja, mówię o tym publicznie. Niedługo, w przyszłym tygodniu konkretnie rzecz ujmując, prawdopodobnie... Przepraszam. Odpowiadam na pytanie. Przepraszam. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie dojdzie do strojenia finalnego zimowego wojownika. Mówię prawdopodobnie, bo jeszcze jedna rzecz się waży. Jeżeli do tego dojdzie, to można uznać, że zimowy wojownik jest zakończonym projektem. No i jeżeli przy okazji S4 zostanie przyznane, no to zimowy wojownik idzie na sprzedaż. A nawet jeżeli S4 nie zostałoby przyznane, a ktoś jest bardzo napalony na zimowego wojownika, to bardzo chętnie wysłucham waszych ofert. Czy Adam zażył już nerwosol? Adam jest na razie w pracy i się relaksuje. Próbuję nawet nie myśleć o tym, co się tutaj dzieje. Widzę, że szukasz pytania. Jak tam żaba? Jak tam żaba? No w sumie to bardzo dobre pytanie. Gdzie jest mój telefon? Ja chętnie bym zadzwonił. Z tego co wiem, to żaba się składa już, bo wszystkie elementy zostały polakierowane. Miałem dostać jakieś zdjęcia od Karola wczoraj, ale Karol niestety chyba zapomniał. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to zostanie wydane, tak więc trzymajcie kciuki. Tak poza tym, tutaj się też odbywają drobne rzeczy, o których nie macie pojęcia, a jest to fajna inwencja twórcza Karola, czyli Karol mówi, ty słuchaj, wisi ci pod sufitka, a mamy takie drugie auto, które też wisi pod sufitka i klient chce ją tam gdzieś wysłać na naprawę, to może byśmy od razu i garażę naprawili. No więc robimy kilka dodatkowych rzeczy. Druga sprawa to została wysłana też lampa do naprawy, tam gdzie zawsze je robię, czyli 4M parts. Na Instagramie bardzo często mnie to pytacie, gdzie robię biledowe lampy. No więc klepcie sobie 4M parts. To jest kolega, który zrobił lampy zarówno do czerwonej, jak i do żaby. No i jedną taką lampę trzeba będzie dorobić do żaby, dlatego że jedna ucierpiała w kolizji. Tyle tytułem żaby. Nie mogę, oni mnie tak rozśmieszają mnie. Co z Mercedesem? Co z Mercedesem? No domyślam się, że chodzi o Mercedesa S190. Chłopaki i dziewczyny, cicho. Nie hałasować mi tutaj, dobra? Nie wszedł. I teraz z perspektywy czasu chcę powiedzieć, że się cieszę, że nie wszedł. Nie, daj mi spokój. Zośka, ciok. Spaduwa. No. Byłoby mi wygodniej na jakimś telefonie faktycznie, ale... No to gdzie jest mój telefon? No nie wiem jak... No weź tam, ładuję się. Nie umiem, to jakieś dziwne jest. Samsung. Podaj mi telefon, ja cię blokuję i... Ale nie jest kompletnie rozładowany, tak? Właśnie 9%?
No to 29 to nie jest kompletnie. A za ile poszedł ten Mercedes? Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha. Zresztą widziałem taką burzę w komentarzach, jak w odcinku do Mazdy. Ja mówię, że aktualna oferta jest 1200. 1200 to na razie ja położyłem na tamten moment, tak więc to zostało trochę źle zinterpretowane. Ja nie znałem maksymalnej oferty na Mercedesa. A zresztą słyszeliście, że dzwonię i pytam się, ile położyć, żeby było dobrze według AutCH. Doradzili mi 1,5 kafla po jakimś tam czasie, no bo to tak jest, ta cena rośnie. Więc w oparciu o dobrą radę zalicytowałem, no i nie wygrałem, czyli ktoś dał więcej. I równie dobrze mógł być to ktoś z AutCH na ostatnią chwilę po mnie mógł położyć więcej. Ale domyślam się, że po prostu globalnie ktoś był świadom tego, że to jest rzadka wersja, albo i nawet ktoś z AutCH. No i po prostu ktoś mnie przelicytował, no. Ale to dobrze, ja się cieszę. Czekaj, już ci tutaj odpalę. Tylko tu chyba trzeba będzie wyciszyć mikrofon, żeby nie było, wiesz, po głosu. Okej. Okay. No dobra. Mówisz transmisja live. Sprawdźmy to. Ja mogę sam siebie oglądać, myślisz? No myślę, że tak. O, Łukasz ze Szlifmotu, że będzie dzwonił, zadawać będzie bardzo ważne pytanie. Powiem szczerze, że aż się boję. Dobra, czekajcie. Nie, wiem jakie. Patrzę się, czy jestem w stanie oglądać sam swoją transmisję live. Ale... Powinieneś. Jeśli nie, no to masz jakieś tam inne konta przecież. No nie mam, co ty zwariowałaś? No nie mogę. Sam siebie nie mogę oglądać. Beka. No dobra, jakoś sobie poradzę. Chyba, że czekaj. Mam tutaj opcję, żeby przełączyć konto chyba jakieś, powiedzmy... No zobaczymy teraz. Jest. Jagodowy TV i widzowie. Sraka woda. Co myślisz o Scirocco? Volkswagenie. Coś myślisz? Scirocco? O, jest. Usług, jak operatorka się nie pokaże? Czyli widzę to. No to widzisz, to super, to rewelacja. Słuchaj, dałem Ci tutaj, na przykład teraz pytanie jest co z VL6, tak? Wiesz co, nie, u mnie jest kompletnie inny. No to... Jagoda, twardy typ, najpierw, no, coś tam. A nie, jest, co z jego to... No to masz, tutaj sobie czytaj pytania. To możesz sobie stanąć koło ładowarki, bo faktycznie ten telefon jest rozładowany. Będzie Ci trochę łatwiej. O Jezu, to jest strasznie szybko. Słuchaj, no widzów jest więcej niż odpowiadających, tak więc... Czekaj, jesteś gdzieś ten luz nie jest. Ale ja tu mam! Luz! Dobra, jeszcze doleję herbatki. Kasiu, bardzo dziękujemy za robista herbatka. No dobra, czytaj kolejne pytanie. A może ty chcesz telefon sobie czytać? Nie. Nie? Zatrudnię cię, to wiesz. No mów, żeby nie było głuchej ciszy. Czy będzie kociołek Panoramiksa? Kociołek Panoramiksa? Tak. Nie. Kasia gotuje kociołek Panoramiksa, tak więc za pół godziny mamy obiadek u Kasi, jak Adam przejdzie. Możesz sobie zatrzymać te pytania palcem, żeby one tak nie jechały do góry. O, musisz czytać pytania, bo będzie głucha cisza i będzie lipa. Jezu, ja nie wiem, co mam czytać. No przeczytaj, przypadkiem. Czekaj, Jagoda, czy w Kadi 2023 105 koni jest ograniczony tylko mapą? Takie pytanie. To jest jakieś pytanie techniczne o soft, to ja nie odpowiem. To do Kiwiego pytanie. Czy będzie więcej klasycznych furek na kanale? Więcej klasycznych furek. Ciekawe co z klasyczną furką dla tego widza. Jeżeli E36, to tak, pewnie się pojawią. Ale jeżeli coś starszego jak E36, to raczej nie. Okej. Okay. Ja wiem co mogę powiedzieć, bo widziałem tam pytanie o VR6. Czyli pytacie pewnie o A3, którą robię u Kamila. Nie, na razie nic nie będzie z VR6, dlatego że Kamil podjął się bary oraz no chciałbym, żeby w najbliższym czasie, kiedy bara już przestanie być robiona przez Kamila, żeby Kamil skupił się na wojowniku. Tym bardziej, że idzie,
idzie zima, jest blisko końca tego projektu, więc miałbym w końcu któryś projekt odhaczony, zamknięty i nie trzeba się tym zajmować. No i no fajnie byłoby jednak, no przede wszystkim to argument tego, że to jest zaraz koniec tego projektu, do mnie przemawia. No a trzeci argument, jest to bardzo ciekawe tego, jak to wyjdzie, czy uda się przebić barierę 400 koni, tak więc VL6 czeka na swoją kolej. Myślę, że bez okłamywania Was, biorąc pod uwagę, że w grudniu mamy święta Bożego Narodzenia, VL6 w tym roku absolutnie nic więcej się nie będzie działo, na wizji przynajmniej. Do zobaczenia w styczniu, jeżeli chodzi o temat VR6 Turbo. Przykro mi, takie są realia, a też pamiętajcie o tym, że na VR6 nie robię żadnej zrzutki, tylko na wszystko wykładam z własnej kieszeni. No i to po prostu rządzi się swoimi prawami. Powolutku, nic z dużymi krokami, musicie być cierpliwi. Będzie rozwój kanału pod względem jakości i nowych treści, czy coś w pokroju Buddy? Absolutnie. Słuchajcie, kanał pokroju Buddy, czyli no naprawdę top of the top polskiego moto YouTube'a, to jest kanał, który jest prowadzony przez cały sztab ludzi, a Jagodowy TV w gruncie rzeczy wspólnym mianownikiem wszystkich bohaterów jest tylko jedna osoba, konkretnie ja. Ja robię za operatora kamery, dźwiękowca, montażystę, logistykę. Ja wiem, że to ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. Myślę, że nie planuję zatrudniać kogoś do pomocy. Bo to jest, o Jezu, ja miałbym wyrzuty sumienia, jakby ktoś miał pracować tak, jak pracuję ja. Trzeba byłoby takiej osobie tak zapłacić sowicie, że nie starczyłoby pieniędzy dla mnie, żebym z czystym sumieniem mógł się z kimś podzielić tymi obowiązkami i tego wymagać od takiej osoby. Tak więc, jeżeli chodzi o poprawę jakości, trzymajcie kciuki za to. O, Łukasz dzwoni. A odbierz od Łukasza. Daj na gościa mówiący. Daj mi tu Łukasza. Dzień dobry. Cześć Łukasz. Łukasz, jesteś na live. To nie wiem, czy mam wyciszyć, czy nie? Nie, a ja się boję twoich pytań. Ja tylko dwa pytania. Od łatwiejszego czy trudniejszego zacząć? Dawaj trudniejszego, będzie ciekawie. Bo na tyle mi się to pytań. A ludzie się pytają, kto stoi za telefonem? To pierwsza sprawa. No, a to jest pytanie, to jest stwierdzenie. Ja tylko pytam. A drugie pytanie jest takie, co zmieni? No to jak było już odpowiedź na mini? Jak słuchasz? Kurde, w kiblu chyba byłem. No to powtórzę specjalnie dla Ciebie. Słuchajcie, mini jest przygotowane pod lakierowanie, czyli auto jeździ, skręca, hamuje. Byłem w nawrocie. W nawrocie wszyscy są może nie przeszczęśliwi, ale chętni da zamknąć temat. I być może jeszcze w grudniu, albo maksymalnie na początku roku, czyli w styczniu, zaczniemy lakierowanie. Dokończymy temat lakierowania, dzięki czemu będzie można odhaczyć się tak jakby aspekt albo udział w projekcie, projekcie mini firmy Nawrot. I wtedy wracamy do Adama, Adam dokańcza całą mechanikę, jedziemy na hamownię. Także to tylko tyle, tak? Nie, jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, dobra, dawaj dalej. Kiedy to jest? No kurde, to też już powiedziałem, Łukasz. Jak to? Przecież teraz wyszedł odcinek z Kupciem. W przyszłym tygodniu z Kupciem... No teraz czemu nie nagrywasz z Kiwi? No, a to pytanie do Kiwiego. Kiwi, jeżeli oglądasz, to możesz się wypowiedzieć w komentarzach. Poczekaj, ja powiem do końca z Kiwim. Kiwi miał jakiś temat nagraniowy w zeszłym tygodniu z Volvo, ale dopytywałem. Kiwi na razie mówi, że przygotowuje Volvo. No i na tym się skończyło. Tak więc były jakieś pomysły, ale nie doszło do realizacji. A z Kupciem w przyszłym tygodniu dwa odcinki nagrywam. Bardzo dobra robota. Myślałem, że cię zabiję, ale patrzę, że ty jesteś przygotowany na trudne pytania. Jakbyś oglądał live'a, to byś wiedział, o co pytać. Bo dopiero szedłem, dopiero robotę skończyłem. No jasne. No dobra, dziękuję za telefon. No spoko, może jacyś widzowie mają do ciebie pytanie. No ja na trzy, przy telefonie, to mogę odpowiedzieć. Są jakieś pytania do Łukasza? Szukam. Szukasz. To musisz poczekać chwilę, może zaraz jakieś pytanie się pojawi. Poczekam chwilę, no. A ja nie jestem ciekawym człowiekiem, nie mam nic do powiedzenia, no ale... Ja wiem, jakie można zadać pytanie tobie. A, słucham.
Czy będziesz obrabiał VR5? No jak nie, tak. No już, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Będę. A Łukasz, a wiesz, co to jest Big Board? Big Board. Big Board? Tak, Big B-O-R-E, Big Board. No po angielsku wiem, co to znaczy, a co chodzi? No, a wiesz, co to jest stroker, co nie? Zrobić strokera. No nie. A wiesz, co to znaczy zrobić Big Board? No to co to znaczy, skoro wiesz? Big Board. No, coś dużego. Dużego, ja wiem. A, no dobra, dobra, no nie będę cię tutaj... No, duże wykorbienie. Nie, duża średnica. Czyli będziemy zwiększać pojemność średnicą tłoka. A to nic nie zwiększysz. No jak? Zwiększę. No i ile ty chcesz tego tłoka większego? Bierzemy tłoki z wersji 3,2 litra i wkładamy je do VR5 i z 2,3 robi się 2,5. Hmm? Magic. A ile one sobie przemienimy? 81,5 chyba mają te, które są zastosowane w VR5 seryjnie, a te z wersji 3,2 mają 84. Plug and play są? Plug and play. Co? Z korbami tym trzeba robić? Nie, znaczy korby będą kute, także dobierzemy sobie korby od wersji 3.2. Przerobiany temat. Dobra, Łukasz. A będzie turbo jakieś? Będzie turbo jakieś. Nawet nie jakieś, tylko garetowe turbo albo ogólnie od Motorego. Było jakieś pytanie do Łukasza? Były, ale... Były, ale Marlena mówi, że już poszło do góry. No dobra, to się... Tak, Łukaszku. Do zobaczenia w Białymstoku. No do zobaczenia. No. Do zobaczenia na przy wojowniku. Niech duch puszczy jest z tobą. Ta jest. Na razie. No hej. On powiedział, że ty jesteś Marlenka, no więc już tak będę cię nazywał. A czy jesteś Marlenka? To nie. Marlenka to jest imię ogólne chyba. Do wszystkich. Bo jedna Marlenka jest na świecie. No i? Dawaj, kolejne pytanie, a ja będę powoli się zabierał do roboty. Co się tak śmiejesz? Śmiesznie. Ile jest w ogóle osób na live? 785. To chyba mało, co? Nie. Nie wiem, live'ów nigdy nie prowadziłem. Co z 370Z Nismos Auta CH? W trakcie naprawy. Jest ono u Wyszomirskiego, chyba u Wyszomirskiego, bo to o tym decyduje Damian. A ja stwierdziłem, że już mam za dużo samochodów, tak więc jeżeli auto jest jakoś związane z autami CH, to niech już to Damian poprowadzi dalej. No i na pewno jest oddane do któregoś z zakładów blacharsko-lakierniczych w Warszawie, ale czy to trafiło konkretnie do pana Wyszomirskiego, nie jestem pewny. Wiem, że niedługo będę... No bo Damian kupił kiedyś 350Z i nagrywaliśmy je tak jakby w takim oryginalnym stanie, jakie ono przyszło, puknięte tyłem, było delikatnie. Wiem, że w przyszłym tygodniu jeden z tematów, które z kupcie będziemy nagrywać, właśnie będzie 370Z, które no chyba ponad rok było naprawiane z starannością najwyższą, z oryginalnymi częściami, także no Damian będzie miał naprawdę bardzo fajną, zadbaną sztukę. Nie dość, że europejską, to jeszcze do tego wszystkiego Halle ze Szwajcarii. Tak więc, no zazdro Damian tej sztuki. Co? Nic. Ja się już opiłem, więcej nie piję. Dawaj jeszcze jakieś dwa pytania i tak naprawdę możemy powoli brać się do roboty. Zabrałeś mi telefon, więc nie byłam w stanie przeczytać, co tam się działo, jak rozmawiałeś z Łukaszem. No ale to wiesz, co przepadło, to widzę, jeszcze raz zadadzą pytanie. A Kiwi z tobą biegł na tym? Co do biegu? Nie spotkałem Kiwiego, więc nie wiem tak naprawdę. W sumie nawet nie zapytałem Kiwiego od tamtej pory, czy on był, czy nie był. No domyślam się, że chyba Kiwiego nie było, ale to nic nie zmienia. Ja nie byłem na biegu sam, byłem ze znajomymi, przebiegłem sobie dystans. Biegliśmy, można powiedzieć, że no, grupą, tak więc najsłabsze ogniwo wyznaczało nam tempo. No niestety ktoś stwierdził, że coś go boli i musimy zwolnić, tak więc część tego dystansu przespacerowałem, ale wiecie co, no to tak jak na tym odcinku z tego z weekend zjagodowym powiedziałem, że chodzi o symbol, czyli wzięcie udziału w imprezie, która ma na celu
chodzi o niepodległość naszego kraju. To jest ważniejsze niż to, jaki czas wykręciłem. To, jaki czas ja sobie wykręcę, to ja mogę pójść pobiegać w weekend i dam wam znać, ile ja robię na 10 km, jak biegnę o złote kalesony. Myślę, że około 55 minut. Co to za odkurzacz jest? To jest jakiś kecher, ale jaki to ja nie wiem, to... Ach, wiem. Było pytanie, co to za szafka jest? Poczekajcie, zaraz wracam. Nie jeździ. Ono jeździ, wiesz? Dobra, jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, szafka. Mógłbym ruszyć tym telefonem, ale nie chcę popsuć kadru. Może ty spróbujesz. Weź spróbuj obrócić ten telefon na dół. Nie, no, ale po co ty chcesz robić? No chcę pokazać, jaki jest model szafki, bo było bardzo dużo pytań. No, przeczytaj po prostu. HZ Assistant model 179 NXXL, czyli 179 Natalia XX Lesław. Taki model szafki, bo wiem, że ostatnio bardzo dużo pytań o to było. No to teraz już wiecie. Szafka jest demonstracyjna z busa HZ, tak więc ona nie jest też jakaś taka idealna, bo to nie jest nowa szafka. Ona już na niejednym jakimś pokazie brała udział. No i nawet mogę przyznać, że gdzieniegdzie brakuje kilku jakichś bitów. No ale no, to sobie poradzimy. Jak nie weźmiemy z tej szafki, to jesteśmy w garażu Adama. Adam ma całą masę narzędzi. Są jeszcze jakieś pytania? Czy będzie jakiś konkurs z firmą HZ? Tak, będzie konkurs z firmą HZ. Krzysztof powiedział, że przygotowuje dla was szczegóły tego konkursu. Mogę chyba zdradzić, że pierwotny plan zakłada, że do wygrania będzie jakiś taki mały zestaw narzędzi, typu, nie wiem, imbusy. Zobaczymy, na co się finalnie zdecyduje Krzysztof, to jest jego decyzja, ale na pewno trwa przygotowanie do konkursu dla was. Możecie się spodziewać, że niedługo taki konkurs będzie miał miejsce. Zresztą z tego, co wiem, to Krzysztof ogląda transmisję live, bo bardzo gorączkowo dopytywał. Tak więc Krzysztof, możesz śmiało napisać, jeżeli znasz szczegóły tego konkursu, komentarz, czy masz już jakieś swoje pomysły. A widzowie, co czytają komentarze, czy czat czytają, to będą mogli sobie odczytać. Może kiedyś zgodzi się na ogranie jego nowego zakupu Leona. No właśnie, jest nowy zakup Leona. Nawet kto bystry i... Kto wcześniej rano wstaje, ten mógł dostrzec posta na jego nowy TV z Leonem. No ale kibic powiedział, że to jest jakiś tajny projekt. No i trzeba było skasować tego posta. Choć z drugiej strony widziałem, że chwalił się w komentarzach przy pracą nad samochodem. Tak więc ten projekt taki chyba nie do końca jest tajny. Ja nie będę się bardziej rozwodził. Jak kibic będzie chciał podzielić się z wami informacją na temat Leona, no to na pewno o tym powie. Ale ja od ciebie dodam, że no naprawdę mega wypasiona i profesjonalna wersja Leona. Nie taki tam zwykły Leon, którym kiedyś jeździliśmy i nam w zakręcie olej odpłynął. Polska policja na kanale. Polska policja na kanale? To pozdrawiamy panów policjantów. Nie no, śmieję. Może ktoś ma po prostu taki nick. No, czy wiecie co, no jest cała masa naprawdę w porządku policjantów. Ostatnio szliśmy z Ludkiem po ulicy, przy której jest hamownia w Ożarowie Mazowieckim i dosłownie radiowóz się zatrzymał. No i my tak trochę zdebiliśmy z Ludkiem, że o, chyba coś przeskrobaliśmy, aczkolwiek szliśmy na dole. A tam dwóch panów policjantów, którzy oglądają kanał, serdecznie was pozdrawiam, jeżeli widzicie transmisję live. Są też pozytywne zaskoczenia czasem, bo z niektórymi funkcjonariuszami rozmawia się bardzo miło. Gdzieś to widziałam komentarz, że masz fryzurę z lat 2000 chyba. Lat 2000. To jest... Telefon do ciebie, tak? Mhm. Dobra, dawaj jeszcze jakieś dwa pytania, ja się biorę do roboty. Jak tam sprawy sądowe? Jak to obecnie wygląda? No nie mam dla was dobrych wiadomości, ani dla siebie tym bardziej. Sprawę sądową przegrałem, ale nie przegrałem tej sprawy sądowej
biorąc w niej udział. Tylko paradoksalnie to jest materiał na to jest temat na dłuższy materiał. W pigułce okazało się, że przez to, że byłem na pierwszej rozprawie, podczas której była retoryka na zasadzie, że sąd zdaje sobie sprawę z tego, że dokonano pomiaru z urządzenia, które nie ma legalizacji na nasz kraj, zwłaszcza, że właśnie to było w tym trybie automatycznym, czyli tym właśnie najbardziej niedopuszczonym. Ale sędzina powiedziała, że potrzebuje drugiej rozprawy, aby móc zweryfikować tę informację, czyli dotrzeć do jakiegoś dokumentu źródłowego, w oparciu o który została podjęta decyzja, aby wycofać w ogóle te urządzenia z obiegu. No i podała mi oczywiście datę, powiedziała mi, że stawiennictwo jest nieobowiązkowe, i heja. Dodam tylko, że zarówno sąd, jak i policja była z tego samego miasta. Więc można powiedzieć, że pewnie spotykają się częściej niż ja się z nimi spotykam, bo pracują w tym samym miejscu i się po prostu pewnie znają. Ja oczywiście na drugą rozprawę, w związku z tym, że stawiennictwo było nieobowiązkowe, się nie wybrałem, zwłaszcza, że to ponad 400 km od mojego domu. No i tutaj tak naprawdę wyszła moja niewiedza. Okazuje się, że będąc na pierwszej rozprawie i będąc na niej poinformowanym o terminie drugiej rozprawy, niezależnie od tego, znaczy w związku z tym, że zostałem poinformowany o terminie drugiej rozprawy, podczas tej drugiej rozprawy zostanie podjęty wyrok, zapadnie wyrok, to obywatel nie jest już informowany korespondencją. No i to jest dla mnie dziwne i zaskakujące. Nie wiedziałem, że tak jest. Przyznam szczerze, że cierpliwie czekałem na korespondencję w sprawie wyroku. Nie dzwoniłem do sądu, no bo to każdy może zadzwonić. To telefon jest autoryzowaną drogą wymiany informacji, zwłaszcza w takich sprawach jak rozprawa sądowa. No i tak naprawdę pierwszym pismem, jakie dostałem z sądu, to było już wezwanie do zapłaty. Tak więc okazało się, że sąd nie ma obowiązku informować. Jeżeli obywatel na pierwszej rozprawie został poinformowany o drugim terminie, kiedy on jest, na drugim terminie zapadł wyrok, o którym ja nie musiałem być korespondencyjnie informowany, a ja na to czekałem. A podczas gdy ja czekałem na wyrok, ten wyrok się uprawomocnił i tak naprawdę obudziłem się z ręką w nocniku. Dziwi mnie to, że na pierwszej rozprawie nie było zapisu audiowizualnego, co też daje do myślenia, ale zostałem o tym poinformowany, tylko że ja jako gościu, który nie jest prawnikiem, nie wzbudził to jakiejś mojej żaróweczki ostrożności, nie zapaliło jej. No tak jak wspomniałem, w związku z tym, że byłem na pierwszej rozprawie, zostałem poinformowany. Druga rozprawa się odbyła, wyrok zapadł, ja czekając na korespondencję, nie byłem świadom tego, że ten wyrok tak naprawdę w tym momencie się uprawomacnia i już nie mam z tego powodu wyjścia. Tak więc przegrałem to, dostałem mandat w wysokości 1500 zł oraz 300 zł opłat sądowych, razem 1800 zł kary. Tak kończy się ta sprawa. Bardzo mi przykro z tego powodu, że wyszła moja niewiedza. Na pewno następnym razem dopilnuję, aczkolwiek wątpię, że następnym razem będzie miała miejsce taka sytuacja, dlatego że wiem, że te urządzenia, za pomocą których zmierzono mi tą prędkość, wyszły z obiegu. Po prostu one były bez legalizacji na ten kraj, w tym trybie, którym ten pomiar został dokonany. No i tym bardziej nie rozumiem tego, jakim cudem ja zostałem stwierdzony, że jestem winnym i że pomiar był legalny. No ale teraz mogę tylko marudzić, narzekać, pretensje mogę mieć do siebie. Przyjmuję to na klatę, trudno. No chciałbym powiedzieć, że takie mamy sądownictwo, bo nie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło, ale no mówię, teraz mogę mieć pretensje tylko do siebie. I tu stawiam kropkę w tym temacie. Co z Volvo Kiwiego i co z żabą? Co z Volvo Kiwiego? Volvo Kiwiego to, słuchajcie, równie dobrze możemy się cofnąć 2 lata wstecz i jak zadacie to pytanie, to odpowiedź jest ta sama. Nic. Kiwi robi wszystko, robi inne tematy, nie robi tematu Volvo. To jest jego decyzja. To trzeba uszanować. Ja nie widzę w tym nic złego, że nie robi tego projektu. Skoro nie chce go robić, to go po prostu nie robi. Bo to tak samo, jak ja bym podjął decyzję, że przestaje robić dalej VR6 Turbo no i tak naprawdę musicie to uszanować, taka byłaby moja decyzja. W przypadku Volvo, no to wiem, że tam to po prostu osiągnęło jakiś
pułap i Kiwi na razie odstawił Volvo pod płot. Zamrożone. Co? Zamrożone. No zamrożone, czeka na swoją kolej pewnie. O ile kiedykolwiek taka kolej nadejdzie, bo może się okazać, że Kiwi stwierdzi, że nie chce już tego kontynuować i to też trzeba będzie uszanować, to jest jego decyzja. A jeżeli chodzi o żaby, no to już była odpowiedź wcześniej, tak więc tego live'a zapiszemy, będzie on dostępny. Każdy, kto będzie zainteresowany, może się cofnąć wcześniej, zobaczyć, jaka była odpowiedź. Czego nowego możemy się spodziewać na kanale w 2024? Czego nowego? Słuchajcie, chodzi mi po głowie znaleźć nową współpracę, tak więc jeżeli jest ktoś chętny i ogląda kanał, ma kreatywne pomysły na nagrania, niech się zgłasza. Najlepiej przez maila, dlatego że tam ten ruch jest najmniejszy i najłatwiej mi wyłapać ciekawe wiadomości. A tak poza tym myślę, że nie będzie żadnych rewolucji. Rewolucją może być, jeżeli wyjdzie telefon, który da nowe możliwości nagraniowe. Może będziemy nagrywać w 4K, może będą, że tak powiem, jeszcze jakieś inne możliwości zoomowania. Tak więc w kwestii jakości obrazu wszystko zależy od producentów telefonów. Nie będzie żadnych rewolucji. Jeżeli chodzi o tematykę, na ten moment nie widzę żadnych nowych jakichś takich super ultra tematów, których nie byłoby do tej pory. Kiwi od czasu do czasu przychodzi z jakimś tematem prosto z życia. Kupcie od czasu do czasu pojawia się z autami CH. Jest też temat silnikowni z Kupciem i to jest aktualny temat, dlatego że Kupcie powiedział, że ten temat on jeszcze go nie dokończył, ani naprawdę nie napoczął i czeka na ten temat na mnie. Tak? W sensie może nie, że czeka na mnie. Ten temat stoi w kolejce, jak przyjdzie jego kolej, to mnie wezwie. Tak więc możecie się też spodziewać i silnikowni z Kupciem. Tyle. Który twój projekt ceni sobie Kiwi najbardziej? Kiwi? Który ceni sobie najbardziej? Myślę, że ten, w którym zrobiłem najmniej. Czyli może to jest Meganka? Wydaje mi się, że to będzie Meganka, aczkolwiek tu już też jest rysa na szkle, dlatego że brakuje katalizatora i jest trochę za głośno, ale to jeszcze całe szczęście piłka prze. Który samochód byś wybrał? Megankę RS4 czy Hyundai i30N? Megankę. Megankę ze względu na stylistykę tego auta. Nawet nie chodzi o osiągi. Aczkolwiek chyba fajnym jednak bajerem w Megance jest ta skrętna tylna oś, pod warunkiem, że macie dobre opony założone i one kleją, no to Hyundai tego nie daje, co Meganka daje. Aczkolwiek na korzyść Hyundai, mimo tego, że jest to minimalna korzyść, przemawia pojemność. No jednak nie podoba mi się to, że w Megance mamy tylko 1.8. A najlepiej to by było, jak byłoby z 2,5 litra. No ale takie mamy teraz czasy, że downsizing wziął górę. W ogóle chyba krzywa trochę telefon. Ale się coraz bardziej przekrzywia, wiesz? No, czekaj. Coraz bardziej stwierdza, że wybierze wolność. Czekaj, ja zrobię jeszcze dalej. Widać twoje włosy z nosem. No mam włosy, no co mam się powiedzieć? Co z testem olejowym Megane? Test olejowy Megane jest aktualny. Robię dystans. Jestem dogadany z Petrobazą, że po prostu w sumie to już ten dystans jest wystarczający, tylko nie mam na to czasu. Telefon do Dominika, umawiamy się, spuszczamy olej, oddajemy na badania i tak naprawdę wracamy z tym tematem. Zwłaszcza, że jest jeszcze jeden olej, który też został upuszczony. Nie będę zdradzał szczegółów. Tak więc w temacie olejowym z Petrobazą zrealizujemy dwa badania naraz. Czy masz w planach jakiegoś klasyka? Nie. A kiedy zakończysz jakiś projekt? No na przykład zimowy wojownik lada moment będzie gotowy. Paradoksalnie dużo osób myśli, że żaba jest niemalże gotowa, ale pragnę przypomnieć, że tam jest do poprawienia turbina. Klapka od Westgate'a się nie domyka. No i tutaj nawet jak auto wróci od chłopaków, od Karola i od Gosi z Piły, to z jednej strony będzie czekać na to, aby móc okleić PPF-kę, a z drugiej strony też przydałoby się wyciągnąć to turbo i oddać do Jeremiego na poprawki, dlatego że to jest ta jedyna część, której Jeremy nie robił i przydałoby się to poprawić. Czy będę sprzedawał jakieś auta? To już wspomniałem wcześniej na tym live, że moim zdaniem pierwszy do strzału, no bo za dużo już tych aut. Nie chcę tego auta sprzedawać, jestem z niego już zadowolony, a jak wyjdzie jeszcze lepiej, to będę jeszcze bardziej zadowolony. Mam na myśli oczywiście Wojownika.
Decyzja jest, że zróbmy wszystko zgodnie z planem, czyli wystrójmy samochód w tym setupie, który sobie wymyśliliśmy. Już mamy wszystko mechanicznie gotowe. Tak naprawdę zostało dołożyć ADU i pojechać na hamownię. Jeżeli to zrobimy i jeszcze dodatkowo wejdzie S4, bo przecież ostatnio wygrałem S4 na auta CH, no to na pewno zimowy wojownik idzie na sprzedaż. Mam nadzieję, że zdążę ze śniegiem, że nagramy jakieś latanie bokiem jeszcze, ale no zimowy wojownik to jest auto, które chciałbym chyba sprzedać. I to nie dlatego, że mi się ono nie podoba, przeciwnie. Będę sprzedawał to z wielkim żalem. Tak więc ten, kto to kupi, ten kupuje naprawdę fajne auto i wcale się z tego powodu nie cieszę, że taka jest decyzja, ale po prostu mój garaż już pęka w szwach. Ja nie trzymam aut pod płotem, wszystkie moje auta mają pokrowce, wszystkie moje auta mają dach nad głową i ja już się po prostu nie mieszczę. No, no najwyższa pora czegoś się pozbyć. Co to za BMW za tobą na ścianie? To są dwie BMW Adama. Ale ta czarna. Po prawej stronie macie jego słynne, które pewnie znacie doskonale, E46, aktualnie z 2JZ-em. A po lewej stronie jest jego ósemka, która była oklejona w chyba czerwoną folię. Aktualnie czerwona folia jest ściągnięta. Wtedy można było zobaczyć, że ona faktycznie jest jakiegoś ciemnego odcienia i z tego co wiemy, ósemka idzie do lakierowania. Masz skończyć pitolić, tylko masz rozkręcać to. A kto to powiedział? A wiesz co, nie wiem. Adam? To może być Adam. Adam, jak tu przyjdzie, zobaczy, że nic nie zrobił, to będzie naprawdę zły. Będą jakieś nagrywki z SU2. Ostatnio miałem jechać do SU2, ale kolidowało mi to z wyjazdem w inne miejsce i musiałem niestety odmówić Danielowi. Daniel nagrał ten odcinek samemu i miał on miejsce link do tego filmu na grupie Jagodowy TV, tak więc kto jest na grupie, ten mógł zobaczyć. Ale myślę, że tak, zwłaszcza, że w niedalekiej przyszłości będzie temat mojej Zetki, pompy paliwowej, nagrany razem z Piotrkiem z Krakowa, który współpracuje z SU2, więc już taki bliski temat, SU2 Performance. A w dalszej odległości, czyli 2024, myślę, że pojawią się jakieś tematy. Z chłopakami nie ma żadnej spiny, nie dlatego nie nagrywamy, tylko po prostu dzieli nas duży dystans, ale jeżeli się pojawi jakiś naprawdę ciekawy temat, taki, którego nie da rady przemilczeć, to na pewno ten dystans nie będzie stanowił wyzwania i odwiedzę służbę. Jaki silnik polecałbyś do swapu na weekendowy projekt marzeń? O Jezu, to wszystko zależy od auta. Nie, to jest zbyt ogólne pytanie. Następne. Okej, okay, kiedy strojenie Power 5 na MU Pro? 8? Słuchajcie, no pierwszy czas budować ten silnik, tak więc teraz, dzisiaj, gdy go rozbierzemy, części zostaną wysłane do szlifmotu. W szlifmocie one muszą stanąć w kolejce, no bo przecież jest jakaś kolejka na pewno do Łukasza. Więc myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch. Jak wrócą te części i będziemy to składać z powrotem również z firmą HZ. No i jak silnik zostanie złożony, to tak naprawdę to jest ten moment, w którym będę musiał kupić sterownik oraz rzeczy potrzebne do zbudowania wioski. Będę się uśmiechał wtedy do Adriana z Białegostoku, ze Staga i Adrian powiedział, że no taką wioskę oraz wszystko co potrzebne do tematu związanego z EMU Pro zostanie przez Adriana wtedy zbudowane. Tak więc no tak wyglądają realia budowania samochodów, jak się nie jest mechanikiem i nie umie się wszystkiego oraz nie ma się wszystkich narzędzi potrzebnych do tego, takich zwłaszcza fajnych jak HZ, że no, trzeba być cierpliwym, to jest czasochłonny proces. I myślę, że spotkamy się w temacie EMU Pro nie wcześniej jak w lutym. Jakoś tak. Okej. No jak pójdzie dobrze, to wiadomo, może wcześniej. Jak wypadły opony Aston i Nitto? Aston i Nitto. Totalne przeciwieństwa. Wiadomo, cenowo też jest to przeciwieństwo, ale muszę powiedzieć, że nie byłem zadowolony z opony Aston. Nawet nie wiem, czy one gdzieś nie leżą na garażu. Czy można byłoby je sprzedać, jeżeli ktoś by chciał? Ja nie jestem zadowolony. Jeżeli komuś to odpowiada, że jest to świeża opona, ale chińska, to proszę bardzo, rozmiar 2, 2, 5, 4, 5, 17, chętnie się tego pozbędę. W miejsce opon Aston zostały założone amerykańsko-japońskie Nitto. I nie ukrywam, że prawdopodobnie to był klucz do sukcesu, że na Poznaniu, na zlocie Audi, zimowy wojownik wykręcił najlepszy czas, bo tak jak na prostej, były na pewno szybsze auta niż zimowy wojownik.
Tak, myślę, że w zakręcie nadrabiałem właśnie prędkością, czyli no, przyczepność, trakcja, późne hamowanie, to wszystko zasługa tych opon. Jestem z nich naprawdę zadowolony. Ja myślę, że trzeba się wziąć do roboty, wiesz? No. No, ile trwa live już? 45 minut. No, 45 minut. No to zróbmy tak. Ja będę sobie coś tu jeszcze kręcił. Jak będzie jakieś ciekawsze pytanie, to weź przeczytaj, proszę. No i tyle. Gdzie są rękawiczki, bo mam te takie oryginalne, hazetowskie, a szkoda mi ich trochę. Więc poczekajcie chwilę. Dobra, są. Czy śmietnik będzie upalany bokiem po skończeniu? Czy E36 będzie upalane? No raczej. A właśnie, tak w sumie... Było pytanie o to, który temat dobiega końca. Ja powiedziałem o wojowniku, a przecież mamy lada moment E36. E36, właśnie, w związku z E36 jutro jadę do Warszawy. Teraz mi widać. W związku z E36 jutro jadę do Warszawy, bo są kolejne postępy, kolejny progres jest. No myślę, że jutro jeszcze nie będziemy odpalać auta, bo dorzuciłem chłopakom kupę roboty z tą klimatyzacją. Zwłaszcza, że Piotrek się zaangażował i dorzucił jeszcze poduszkę airbag pasażera, poliftową deskę rozdzielczą, wiązka, no bo klimatyzacja wymagała nowej wiązki. Więc jutro po prostu jedziemy na taką aktualizację tego, co zostało zrobione dotychczas i może za 2 tygodnie odpalimy auto. Tak więc myślę, że w grudniu jeszcze auto zacznie jeździć. A ja się biorę powoli za robotę, a ty zadawaj pytania. Nie wiem, jak mnie będzie widać i nie wiem, jak mnie będzie słychać. Dobrze. Znaczy widać cię chyba, okej, muszę ci powiedzieć. Jak słuchać jego długiego, powiedzcie. Tyle tytułem pitolenia. Aha, coś tam się dźwięk z obrazem rozbiega, tak? Coś tutaj mamy. A to na to nic nie poradzimy. Nie mamy na to, okej. Okay. Co to ten hazet? Hazet, nie wiem, jak to się... Co to jest ten hazet? No kurczę. Hazet to producent narzędzi. Tak więc i to nie byle jakich narzędzi. Bardzo się cieszę z tej współpracy, dlatego że nie ma większej przyjemności jak reklama marki, która jest naprawdę dobrą marką. Tak więc serdecznie dziękuję tej firmie, która podjęła decyzję, aby wspomóc mnie w zabawie z VL5 i mam nadzieję, że kolejne współprace z tą firmą będą owocować jakimiś konkursami dla Was, kodami rabatowymi. Zresztą no, konkurs już jeden się szykuje, tak więc bądźcie uważni. Mam nadzieję, że już niedługo będzie można się tym podzielić. Okej. Okay. Obrotowy tłuczek do mięs i wędlin. Pyta Cię, ile schudłeś? 8 kg, czy nawet prawie 9 i stoi w miejscu. Kupić Nitto. Słuchajcie, jeżeli chcecie opony Nitto, to no w Polsce jest to na razie nie do dostania. Jeżeli Łukasz, który mi pomógł z tymi oponami, to ogląda, Łukasz wie, że pracujemy nad tym, żeby były one dostępne u nas w kraju, to wymaga czasu. Na ten moment, jeżeli jest ktoś chętny na opony Nitto, niech się po prostu zgłasza do mnie i my to po prostu zorganizujemy. Wiesz co, popraw może, żeby mógł stać, bo jeżeli mnie nie widać... Przepraszam z góry za trzęsienie. Okej. Okay. Jaką szkołę skończyłeś i jak wspominasz? Teraz nie widać całego? Teraz już tak. Jestem cały? Taki jesteś. No dobra, to jest okej. Okay. Słuchajcie, ja skończyłem Politechnikę Wrocławską na Wydziale Inżynierii Środowiska, na kierunku Inżynierii Środowiska, czyli Wydział i Kierunek nazywają się tak samo. Chyba pamiętam, że to się nazywało tak zwane W7. Studiowałem dziennie.
I pracowałem trochę w zawodzie, ale nie podobało mi się to, dlatego zacząłem kombinować i poszedłem w stronę motoryzacji. Teraz na pewno będzie trochę więcej ciszy, no bo muszę się skupić na robocie. Kurczę. Jakiś dieselek w panel do nagrania z synkami? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zaryzykuję. Dawid, synek, ma pomysł, aby w przyszłym roku startować w dragach w kategorii oczywiście przednionapędowego diesla swoim autem, ale więcej nie mówię. Kacper, dziękuję za informację, że z dźwiękiem jest ok. A filmu z tego nie będzie, czy jeszcze raz? Później? Filmu z tego nie będzie? Z tej rozbiórki dzisiejszej? Będzie film, tylko czekamy na operatora kamery. Operator kamery jest w drodze. Do czego się spuszczasz nad Nitto, jak masz dobre sliki Michelin i Pirelli w Polsce? Bo chcę pokazać coś nowego. To tak samo jak Falcon 5. Mógłbym zrobić, nie wiem, 7 biturbo albo kolejne 1.8 turbo, a ja wolę zrobić coś, czego jest bardzo mało. I robimy Falcon 5. Czym się zajmuje inżynier środowiska? Czym zajmuje się inżynier środowiska? To bardzo dobre pytanie. Ma to niewiele wspólnego na pewno z ochroną środowiska, aczkolwiek ten aspekt też jest ważny dla inżyniera środowiska. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody. Takimi rzeczami zajmuje się inżynier środowiska. Na przykład zaprojektowałem część instalacji podziemnych pod inwestycją drogową we Wrocławiu na ulicy Starogroblowej. Tak więc kilka studzienek, po których jeżdżą motocykliści i narzekają, że tu jest studzienka, to moja sprawka. No wiem, ja wiem, że to, no ale to nic na to nie poradzimy. Yeah. Dobra. To jest ważny moment. Mam nadzieję, że zejdzie. Co jest? No dobra, chyba muszę ściągnąć pierw przepustnicę. Ale, bo tutaj jest co, że za słabo. Powiedzcie, jak słychać i czy obraz jest w porządku, bo mam różne informacje i nie wiem, co mam z tym zrobić. Teraz zrobię. Zgubiłem gdzieś jednego bita. Okej, dzięki chłopaki za informację. A co, o czym informują? Wiesz co, bo tutaj czasami wyskakują, że jest coś z dźwiękiem, coś z obrazem i nie wiem, czy mam coś w ogóle robić, czy nie. Dobra, dzisiaj użyłem jednego bita, nie mogę go znaleźć, to odkręcę sobie to ręcznie. Okej, zacina, tylko no tutaj chyba jest coś z internetem, także no tutaj chyba... No tak, słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać, ale tu mamy słaby internet, no i nic, nie jesteśmy na wszystko w stanie coś poradzić. Czy kiedykolwiek będzie możliwość zobaczenia tych wszystkich projektów w cudzysłowie w jednym miejscu? Też o tym kiedyś myślałem. Postaram się o to. Co z chłopakami z warsztatów? Przyznam szczerze, że nie wiem, jakie są losy chłopaków z warsztatów. To pytanie w sumie do nich. Senior Rojasem od czasu do czasu się widzę. Ale co dalej z chłopakami z warsztatów, nie mam pojęcia. Ktoś tutaj podpowiada, że jak się rozjeżdża dźwięk, to żebyście sobie odświeżyli. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże.
poził piesełko, jak to głośno. Jak śpi głośno, no. Nie? Nie mam jak dojść do tego. Z czego wyciągnięty jest ten silnik? Z jakiego auta? Golf 4. Przednionapędowy Golf 4. Kurde, no. Nie wiem, gdzie jest ten jeden bit. Dobra. Musimy coś zaimprowizować. Tutaj mam pytanie, co z nową Z-ką. To wydaje mi się, że chodzi o 370Z, tak? Nizmo? No, nowa Z-ka jest oddana na naprawę. To już mówiłem wcześniej. Coś tutaj mówią, że 1.9 TDI na koksie byłoby fajnie zobaczyć. Słuchajcie. 300 plus. Ja nie lubię diesli, ale to nie przekreśla tematu diesla na kanale. Dawid Synek na pewno będzie budował mocnego diesla i powiedział, że chętnie się tym podzieli ze mną, czyli z wami. Więc możecie się spodziewać w przyszłym roku mocnego diesla do draga, przednionapędowego. Dzień dobry dzieci, mówi Kiwi. Tak, jest? No. W sensie pisze komentarze? Tak, przywitał się. Pozdrawiamy Kiwiego. Zapytał, co tu się... Co tu się dzieje? Tak. Jagoda w końcu pracuje. No, był czas na widzów, teraz jest czas na pracę. Słuchaj, a tam nie odzywał się Michał, że jedzie czy coś? Nie, nic się tutaj nie działo. No. Do nowej 370 Twin Turbo? Nie. 370Z Nismo będzie w oryginale. Nic nie będzie zmieniane. Kimi napisał. W pracy to ja go nie widziałam nigdy. To jak Kupcia, który miał przyjść do wspólnego projektu z Kiwi. Czy na 300 tysięcy będzie w pani rozbiórka i odbudowa pompy wspomagania od Polesa? Myślę, że do 300 tysięcy nigdy nie dojdziemy. Chyba, że zacznę robić konkursy. Kiwi twierdzi, że w nowej 370 będzie gaz. Kiwi, co robię? Śrubeczki od przepustnicy. Ciach, wszystkie wracają na swoje miejsce. Tak jak mnie uczył taki jeden gość z Warszawy. I odkładamy do kubeczki. O, to będzie bardzo głębokie pytanie. Co najbardziej cenisz w ludziach? Jeszcze raz nie słyszałem pytania. Co najbardziej cenisz w ludziach? To najbardziej cenię w ludziach. Kurde. Chyba, że ktoś jest autentyczny. Nie udaje. Ta-dam! Kolektor sący ściągnięty. Sucho. Nie ma nagaru. Czyli to nie jest bezpośredni wtryk. Jest dobrze. Na 300 tysięcy musisz zrobić loterię, żeby dorobić. A nie, sorry, dobić. O Boże, przepraszam, nie, to źle przeczytałam. Dorobić. Może musisz dorobić faktycznie. 300 tysięcy loteria. Kurde. Nie wiem, co ja zrobię z tym jednym bitem. Co z konkursem na strojenie u Kamila? No jak to co? Ktoś wygrał ten konkurs. Wierć pod gaz ten kolektor. Będzie turbo, więc będzie inny kolektor. Jagoda, dlaczego na te swoje trasy kupisz... Aha, że może mógłbyś sobie kupić Paytona z VR w gazie. Payton? Mhm. Payton jak się popsuje, to idę na dno i zamykam kanał. A to pisze Kiwi?
Nie, to... Kimi ma takie pomysły? Salam alejkum. Co? Salam alejkum. Od Kiwiego. Kiedy motocykl? Być może na wiosnę. Jeszcze nie wiem. Ten motor to później na szrot? Co mówisz? Ten motor to później na szrot? Nie. Jaki szrot? Gdzie odcinek z Kimi i rowerami albo Nurburingiem mieliście jechać? No to Kimi jest w komentarzach, to im odpowie. Ale no nie, co tam, jakie rowery? Nie było żadnych rowerów w pomyśle. Okay. Co sądzisz o pojemności 125? Zaraz powiem. A skąd zarabiasz pieniądze? Myślę, że 125 są dobrą pojemnością do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z jednośladami. Ale dla osób, które jeżdżą już motocyklami jakiś czas, jest to nudna, za słaba i nieciekawa pojemność. Tak więc to jest dobre na początek. Jagodowe, czy ty pijesz alkohol w Warszawie? Ja? Nie. Ja nie piję alkohol. Tak, w ogóle. A jakiś odcinek z Hondą będzie? Czy będzie odcinek, ale z jakąś konkretną Hondą, czy przypadkową? Chyba po prostu Honda. Wiecie co? No, jeżeli Dawid synek zakupi Hondę, to tak. Jaki jest pomysł? Siema ze Złotowa. Pozdrawiam Łukasza. Ile razy w tygodniu ćwiczysz? Jobla. Raz w tygodniu chodzę na siłownię. Trzy razy w tygodniu biegam. Czasem zdarzy mi się pójść na basen. O, profesor Rurka życzy powodzenia i pozdrawia. Cześć Grzesiu. No niestety nie jest tak kolorowo. Kiedy BMW z nowocześniejszym silnikiem, jak na przykład B58, ten co w Supra? To jest pytanie do Adama. Adam bawi się takimi samochodami. I kto wie, ale może Adam niedługo zaprezentuje taki wóz. Okay. Cześć, cześć. Kiedy odbiór Skyline spiły? Co? Kiedy odbiór Skyline spiły? No Skyline spiły, czyli żaba. Żaba jest w kolorze Skyline'a. Nie konsansz i trygi. Kto miał taki widzisz, głupi pomysł? Widzisz, jest WD-40. Odkuda wiatr. Pozdrow z Bolesławca. No proszę. Kiedy jakiś odcinek z profesorem Rurką? Panie profesorze, kiedy jakiś odcinek z tobą? I proszę tutaj o film z suprą profesora Rurki. O, macie swoją 3-litrową
turbo benzynę. A Kiwi twierdzi, że emocje są jak na rybach. Taka ryba. Na grzybach. A na grzybach? Nie no, Kiwi na rybach, a ktoś jest na grzybach. Na jagodach. Na grzybach chociaż wódki się człowiek napije. To napisał Łukasz ze Szlifmotu. Nie, Pawko Gamer. Oj, mamy tutaj pana z Holandii. Dzień dobry, dzień dobry. Za lekko ci to idzie. Słaba ta siła mnie dzisiaj. Znasz kogoś takiego jak Buba? Buba montuje? Nie, Buba po prostu. Ale chyba chodzi o Bubę montuje. No chyba. Oj, z Niemiec ktoś jest. Dzień dobry. Kiedy odcinek z Newtonem? Odcinek z Newtonem? No takie pytanie dostałeś. Okej. Okay. A skończysz przed mini? To zacznijmy od tego, że ty niczego nie kończysz. Ten temat? Tak, skończę przed mini. A czy w tym silniku będzie do urzucenia boostu? Nie chcę się przeklinać. Czy będzie doładowanie? Uh-huh. Tak, będzie doładowanie. O, pozdrawiam z Hagi. Jak się narzędzia spisują? Zaraz powiem. Michał Nowak do ciebie dzwoni. Co mam zrobić? No, odbierz. Halo. To jest halo. No hej! No, otwórz proszę. Dobra. Elo. Elo. Otwórz proszę. Jak ładnie poprosił. No, naprawdę. Ojejku. Aha, miałeś powiedzieć, jak się narzędzia spisują. Powiedziałeś w końcu? Słuchajcie, z narzędzia jestem naprawdę zadowolony. Tym bardziej, że ja takich nie mam, więc dla mnie to jest lot w kosmos, praca na takich narzędziach. A patrząc się po tym, jak na te narzędzia reaguje Adam, to czuję, że to jest coś wielkiego, co ja trzymam w ręku. Tak więc tym bardziej traktuję je z respektem. Mm. I z przyjemnością. Mamy tutaj ludzi z Niemiec, z Irlandii. Matku. Czemu nie odkręcasz udarem, tylko kręcisz ręcznie? Czemu? Jak? No odkręciłem teraz. A kiedy będzie Leo? Leo ma być po 17. Dobra, czekaj, idę otworzyć nową mi. Już otwieram. Co pieseczku? Kto czyta pytania? To będzie odwieczna zagadka. O, z Wielkiej Brytanii, hej. Z Lubuskiego, tak? Adam będzie o 17, w zasadzie już jest po 17, także przypuszczam, że za chwilę się zjawi. Jak tam zajęcia? Oh.
tak dalej. Jakieś ciekawe pytania nas ominęły? Nie. No, na razie. Będę szukał rurki. Profesor Rurka jest przecież. Będzie osobny odcinek z rozbijania ramia, czy tylko live? Tak, właśnie przyjechał operator kamery, który się spóźnił. 17. Jak? O 16 miałeś być. O 16 to jest zajęć, wyszedłem. To jest tak okrutnie daleko i jeszcze był korek na obwodnicy. Ej, nie. Nikt mnie tutaj nie bije, nie martwcie się. Nie tłumacz. Leszku, nikt mnie tu nie bije. No dobra, ogołociłem go już trochę. Coś latem. Nie wiem, co, no to dam sobie kamerę. Co to za Michał? Musisz się przedstawić na live'ie. Jesteś idź na live'ie, się pokażę swoją twarz. Co to jesteś? Siema. Ale nie możesz mówić, kto jest po tamtej stronie, bo oni nie wiedzą. To jest zagadka. Łukasz ze Szlifmotu stwierdził, że to Marlena. Ciekawe stwierdzenie. No. A kto tutaj śmieszka? Mnie bardziej ciekawi, czemu pod jakby szefem całego BMW Expert pod jego dołem stoi zlot Audi. Widzisz, w końcu przeszedł na prawidłową markę. No. Kiedy zobaczymy żabę w nowej, odnowionej wersji? Nikt tego nie wie. No nie, no za tydzień. Może za dwa. Za dwa? Albo w ogóle. Nie, no już nie przesadzę, że w ogóle. Kurde. Co szukasz? Dziesiątki. Będzie nic się nie zmieniło. A nie, nie, nie. Zdjąłeś łapę z boku. No tak, nie, no prawie się zmieniło. A kolektor szczący? A nie, no. No. Okej. Okay. A to ten od dużych hamulców. Si. Ten, co się rozmyślił z zakupu w trakcie nagry. Masz tam nasadkę 10 ml? Mililitrów, Boże? Ale nie, no nie widzę. A, tu jest. To jest ten od Golfa. Za kamerą jest pani z piły od naprawy żaby. Dobra. Trenerka. Się jakiś... Jest tutaj. Co tam z tym dźwiękiem się dzieje znowu? Coś nie tak? No. Pieski są zajebiste. W ogóle ten jest taki kuchony, to jest to takim środkiem. Jesteś pan kombinator. Prawda, to Dawida pomysł. Na kombinowanie zestawów. Okej. Dzisiaj tylko tak. Kto tam kradnie internet od sąsiada? Nie róbcie tego. Zuza. Tak, tak. To zje. No, dobrze, dobrze. Będzie też film z tego. Michał zaraz będzie nagrywał, tak? Tak. Mamy już etap zdejmowania rurek. Jest najciekawsze. Z całości filmu będzie. No, mamy tylko problem z odkręceniem jednej nakrętki, żeby ściągnąć jeszcze osłonę od kolektora wydechowego. No, tu jest zniecierpliwienie, bo od 15 minut żadnej śruby nie odkręciłeś. Dawaj, ja? Tak. Ja już całą masę śrub odkręciłem. Co ona pali? Słuchajcie, bierzemy nasadkę, młotek. Gdzie jest młotek? Bez młota to nie robota. Za duża nasadka. Ojej, to jest... Co jest V8 Kuby w silnikowie? V8? To tam V8 było? Podobno kupcie na kanale u Basi powiedział, co jest V8. Okej. Okay. A ja wiem. A co to się znowu przekrzywiło? Skrzynka narzędziowa Topliga.
kosztuje tyle, co Jagody A4 i moje A3 do kupy. W jakie moce celujesz z tym VR-em? Który? Z tym VR-5? Z VR-5? Mhm. 400 kon. Weź zwykłą nasadkę przedłużaną. Tak? Mhm. No dobra, spróbujemy. Jak długo już walczysz? Wiesz co, pierwsze 45 minut siedziałem i odpowiadałem na pytanie. A czyli niedługo. No nie, niedługo. Ja tu ujechałem godzinę. Co ty powiesz? To jest chore. Zresztą wyjechanie spod Skytemera na obwodnicę zajęło mi 25 minut. Potrzebujemy. Za słabo się ciśniesz. Trzeba się ciśnąć. Nie było gdzie się ciśnąć. To jest ten moment, w którym już nawet jechanie na ząbek nie pomaga. To najgorzej. To jest ten moment, w którym nawet jak się starasz i zmieniasz pasy, to tylko wychodzi gorzej. I już lepiej jest stać na jednym i kij, bo... Kiedy film z Półkanek? A, poszła. Ten, kto dał podpowiedź, żeby użyć dziesiątki nasadki, miał rację. Jak penis męski, nie wiem o co chodzi. Aha, i ten kule zawsze jest za mały. Jest to. Bardzo dziękuję za dobrą radę. Live jest z telefonu. Nie wiem czemu takie pytanie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Masz lać odkutasiacz. Dobra, to jest jeszcze tu przykręcone. Jak dobra, mi idzie, to na dużą grzechotkę. Bierzemy się za robotę. Wyciągnij tutaj tak, z tej kieszeni ten szaretuj. Ten jest już spalony. Dobra. Kto będzie wsadzał motor? Kto będzie wsadzał motor? Mm. Karol? Nie, no ja mam zbudować tylko motor. Jest. To jest dobre pytanie, nie wiem. To się jeszcze ograniczę. Dobra. Weź sobie to, ja biorę jeden ten, ty bierzesz też jeden ten. Jakiej muzyki słuchasz? Wszystkich rodzajów muzyki słucham, nie ograniczam się do jednego. Nie słuchasz problemu. Tak, ja mam... Pewnie masz problem z problemem. Wyższa... poczekaj, co? Wyższa szkoła lasu i basu? Nie. Are you ready? Mikrofony do nagrań są właśnie. Tak, zaczynamy nagrywanie odcinka, o który pytaliście, czy z drugiej części też będzie odcinek. Tak, z drugiej części też będzie odcinek. Będziecie mieli chwilę, okazję pooglądać, jak to wygląda z tej strony. A tak naprawdę to czekamy na Adama. 90% śrub odkręca się nasadkami, a nie płaskim. Pozdro. Super. Daniel, dziękuję. Daje ci radę. To? No, pan Daniel. Daniel Pieczek? Nie. Cypara. Okay. Jagoda, coś sądzisz o turbinach od Jeremiego? No, na razie ta turbina, którą mam od Jeremiego, jedna i druga, bo w czerwonej A4 jest od Jeremiego oraz w żabie jest od Jeremiego, naprawdę spełniły swoje zadanie. Ta, która jest w A4 wstaje już przy 2200, to jest naprawdę spoko wynik. A ta, która jest w żabie, wiemy, że wstaje chyba poniżej 3000 obrotów, to wygenerowała ponad 300 koni mechanicznych, także polecam. Ja jestem zadowolony. Mówię to całkowicie szczerze. To, co wykonał Jeremy, wskazówki, których nam udzielił co do tego, jak zbudować dany setup, żeby to działało, przyniosły pożądany efekt. Także każdy, kto się zastanawia nad tym, czy skorzystać z usług Jeremiego, serdecznie polecam. Czyta Krystyna Czubówna. Co
Kiedy obejrzysz filmy polecone przez Kiwiego? Zaczynamy? Are you ready? Si. Czekaj, tak w sumie dziwnie, trochę tu, trochę tu. Serdecznie witamy w drugim dniu nagrania rozbierania HLF5. Pod drobną waszą nieobecność już kilka elementów zdemontowałem. No chodź Michał, co widzisz, że zostało zdemontowane? No na pierwszy rzut oka na razie się nie postarałeś, bo nie ma kolektora. I nie ma łapy tej, co sprawia nam problem. Gratulacje za spostrzegacze. A tak poza tym ty nic nie zrobisz. W sumie dużo się nie mylisz, dlatego że odpowiedziałem, tutaj mamy live'a na bieżąco. Odpowiedziałem na kilka pytań widzów. I aktualnie tak naprawdę można powiedzieć, że trochę czekamy na Adama, dlatego że nie chcę za dużo rozbierać bez Adama. Została nam tak, z takich pierdół jeszcze, osłona kolektora wydechowego. Możesz tutaj podejść. Zobacz tutaj takie dosyć przerdzewiałe śrubki. Przypniemy sobie je wydekiem, żeby... O, kończy się nam wydech. No, zaraz wymontujemy tą osłonę. I tak naprawdę z całą resztą czekamy na Adama. No i tak naprawdę tyle tytułem wstępu, bo dziś jest cały clue. To, co jest najciekawsze z tego silnika, czyli w jakim stanie będziemy mieli głowicę, w jakim stanie będą panewki, a co za tym idzie wał, co za tym idzie, w jakim stanie są tłoki. Czyli tak naprawdę, czy ten silnik jest godny uwagi, czy coś z tego będzie w przyszłości. Co do tłoków, będziemy się przejmować troszkę mniej, bo i tak będziemy robić nadwymiarowe tłoki dla tego silnika, bo będziemy wstawiać tłoki z wersji 3,2 litra. No ale wał przydałoby się, żeby był prosty i miejmy nadzieję, że wałki w głowicy też są do wykorzystania. Co tak hałasujesz? No. Chodź, pokażę ci kolektor stąd. A i stopa. Możesz tam. Ja się to chowam. To jest moja skrytka. Już? Tu widzowie już podpowiadali na live, że kolektor sący już wiercił otwory pod wtryski gazowe. No nie tak szybko, dlatego że plan jest taki, żeby uturbić tą jednostkę. Tak więc kolektor sący tak naprawdę idzie... O! O wilku mowa! Dobrze tam idzie. Płaciak! Nie, czekamy na ciebie. Kolektor sący idzie tak naprawdę na odstrzał. Jeszcze raz. Kolektor sący idzie na odstrzał. Jak tam, Adaś? Gotowy? Widzisz, co widzę? No tak! Jak się tak skończysz? Podobno obiad jest. Tak naprawdę zaczynamy od obiadu. Dobrze, nie jesteś zadowolony. Za mało zrobiłeś. No mówię, wchodzę i mówię, ty nic nie zrobisz. Nie, kolektor zdjąłem! Dobra, spadła. Dobra, słuchajcie. Drodzy widzowie, dlatego że przyjechał Adam, zgodnie z obietnicą, zanim przyjedzie Adam, poodpowiadam na wasze pytania. Tak też się stało. Myślę, że to jest doskonały moment na to, aby zakończyć tego live'a. Przynudnowego trochę, domyślam się, ale rozbieranie silnika oraz nagrywanie filmów na YouTube'a wcale nie jest takie fascynujące, jak wygląda na ekranie później. W ogóle nie jest. Przyznam szczerze, że często słucham takich próśb, propozycji, że ktoś może pojechać ze mną i chętnie spędzić cały dzień na nagraniach. Nie, nie chcecie tego robić, to tylko fajnie wygląda, jak jest ten efekt końcowy, siadasz przed telewizorem, rozkładasz nogi, bierzesz popcorn i dajesz play. Samo nagrywanie aż tak fascynujące nie jest. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość interesujących was pytań. Jeżeli wam się coś nie podobało w tym live'ie, piszcie śmiało w komentarzach, chyba da radę komentować live'a. Wiesz co, no nie chcę, żebyśmy kończyli. Nie chcę, żebyśmy kończyli? Zostawiaj live'a, nie marudź. No to jest pytanie tak naprawdę do pani operatorki live'a. Czy pani operatorka live'a chce zostać z nami na dłużej, czy chce uciekać? Tak więc zostawiam tę sprawę wam. Dyskusja. Ja się z wami żegnam, ale jeżeli przekonacie panią operatorkę tajemniczą do tego, aby brała z nami udział w nagraniach dalej, to możemy kontynuować. Ale masz przestramę. Także teraz pretensje będą mieli do ciebie. Co piszą? Przeżyjemy, także spoko, możemy iść. Tak? Czyli żeby już ciebie nie było? Tak. To ja mogę powiedzieć.
Zostań, zostań. Tajemnicza istota, proszę o nagrywanie. Zostań, zostań. Czyli co, jednak zostajesz? Tak, ja zostaję, ty masz sobie iść. No to dawaj tutaj. Pozdro Krzysztof na Czubówna, no dzięki, dzięki. Pozdro Bartłomiej. No, to nie jest 13. Zocha, może być. Zuzano, weź. Dobra, ja muszę coś zrobić teraz z tym. Co? Żegnasz się jednak? Nie, no zostanę jeszcze na chwilę. No. Dziwne, bo 13 jest późna, a 13 nie wchodzi. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz 13. Dobra, weszła jednak, poszedł, ale... Michał, co robimy teraz? Mów. Jesteś youtuberem. Jesteś youtuberem. Musisz zadawać mi pytania. Ja jestem Kupcio, który nie przeklina, więc podróba straszna. Normalna miastka. Tak. Niegodna oryginału. Ej, ty masz jechać z udarem, bo to nie działa. Tak jak powinno. Bo do świętego nie rozłożysz. Ja rozłożę. Się zresztą, tak. Jagoda, powiedz coś po kupciowemu. Nie mogę, bo... Dawaj. Ten, monetyzację wyłączył. To, Michał, pauza. Tak, live też ma monetyzację. Ale to chyba nie... No weź, nie bądź. Ale nie bądź tym miarą. Nie będę miał... No, przestań. No nie bądź taki. Możesz od razu cenzurować na bieżąco. No weź coś powiedz. No powiedz, no. Już nie bądź taki. Po mechanikowemu, po kupciowemu. Kto to panu tak, no? A pokaż się. Pokaż się. Stałeś się Simą? Tak. I tak najlepszą, no, jak ktoś zrobi składankę z tego wszystkich min, jak on kręci te śrubki. Jagoda, bądź sobą, no. O panie. Leje się z niego? Nie, trochę. No zarycz, no. Ktoś ogląda Shreka, więc ode mnie masz buziaka, bo ja to kocham. No zarycz, no. Poszło? Pewnie sukces. Pytanie, czy czegoś nie ukręciłem? Nie. A co, szpilka ci się kręci razem z nakrętką? Ale może, bo to w sumie mnie nie interesuje. W sumie fakt. Byle bloki nie zostały. Ile ci tam jeszcze tych śrubek zostało? Szpileczka się ukręciła. Dzwonią na policję i wzywają na YouTube'a. Masz tam nie walić tym młotkiem w chazeta. To młotek też jest w chazeta. Aha, no dobra. To wszystko zgadza. Dobra, muszę to odstukać, żeby mi to wyszło. A to tak jak wczoraj, tutorial był. Tak, a ten. Jest nagrany. Pokazał już mi. W dół się odkręcę, a do góry odkręcę. Boże. Co? Tu widać miejsce zbrodni, ile kawałek zostało zjedzone u batonu. Ta śrubka to i tak jest już główna warta, bo się ukręciła. No, ona mi się skontowała na to. Adam! Adam! O, jest! Mamy go. Ja mówię ci, że to stwierdzenie wczorajsze, że mam wrażenie, że ten akces silnikiem jest gorszy od mini, jest bardzo prawdziwe.
Musisz wypowiadać zaklęcia mechanika, żeby się śruby wykręcały. No kręć się, kurwa! To jest nie do końca wypowiedziane zaklęcie. Połowę szczęścia odkręć. Pamiętaj, Jagoda, że lepiej pchać niż ciągnąć. Potwierdzasz? Ja nie wiem, ja się nie znam. Chyba, że tu też się ukręciło. Panie, nagrywaj to. Ty, operator kamery, opitalasz się. Yeah. Are you ready? Si. Kamera akcja? To wcale nie jest przygotowane. Z tej strony było, żeby ładnie, żeby ładnie widać. A więc teraz odkręciliśmy osłonę kolektora wydechowego. Yeah. I patrzcie, jaki piękny kolektor. To jest w sumie 3 w 1 i 2 w 1. Ciekawe. Tylko, że co z tego, jak to i tak śmietnik? Nie, kolektor nie jest śmietnik. Nawet ładny jest ten kolektor. O dziwo. To nie tak, że turbina to będzie? No nie no, ale to wiesz, jak ktoś ogląda, to będzie chciał zanabyć taki kolektor wydechowy, więc od razu mogę zrobić reklamę. Słuchajcie, jak ktoś jest chętny, kolektor bardzo ładny, nawet nie zardzewiały. O dziwo, blok jest bardziej, blok tutaj jest bardziej zardzewiały. Kolektor. Ultra zwiedzona. Dajesz młotę w te nasadki, ja pierdolę. Mówi Kiwi. Co Kiwi mówi? Że masz nie walić młotem w te nasadki i ja pierdolę. Dobrze, wujku Kiwi. Super, wszystko. Tam by to poszło. Krejson. Ja nie wiem jak. Jak masz czytać te rzeczy? No. Nie wiem, co to chciała. To jest ta kordyna? Mhm. To nie ja. Ale ja wie, siedzą za tą skrzynką. Ten psiukacz to za wiele nie da. Co? Psiukacz to za wiele nie da? Masz to płukanką polać. I tu w ogóle kabaret jest, chciałam powiedzieć. Bo tutaj Paweł, tak? Paweł napisał, że jest kabaret. Panie Paweł, co się pan tak wyłącza? Może to małeś kabaret, tylko Kiwiego brakuje. Cały WD wypsikasz. Mamy pod dostarczym. O, to 12 jest, ciekawe. Bierz palnik. Bierz palnik? Nie, błagam, tylko nie to. Oszczędźcie mi palnika. Dobra. A, to jest duży przemysł. A, to nie stąd, tylko stąd. A tutaj mamy tylko taki długi. Ja nie chcę takiego długiego. Gdzieś już posialiśmy. Czego ci brakuje? Przedłużki, wiesz? Ale nie chcę takiej dużej przedłużki. Widzisz gdzieś krótką przedłużkę? Krótką przedłużkę. Taka jak ta, tylko że... No. Nie, nie widzę. No masz inne z tymi zaklęciami, no. Kurde, no dobra. To weźmiemy na dużą przedłużkę i tyle. Jagoda, dasz radę. Teraz przedłużka. No patrz, tu była przedłużka, ale nie ma jej. I brakuje mi. No, może po prostu nie było, wiesz? Jest taka szansa. No tak, bo to nie był kompletny wózek. A jest tu gdzieś kalendarz z gołą babą? Czy nie ma? Nie widzę, słuchajcie, chyba nie ma. Nie ma tutaj takich kalendarzy. Łada się. Tak, się nie spodziewałem. Kto mówi, że wódek nic nie da? Patrzcie. Nie idzie, pięknie idzie. No, zarobiście idzie. Jestem pewny, że chcę prostu tego wódeka. Zarobiście. Chyba Adam to w nocy poluzował. Wszystko ci
jakby przygotował. Tak samo kółeczko zrobił, mogę. Jestem bardzo zaskoczony po lektorem wydechowym. Czy to już jakiś taki profesjonalista jesteś w nagraniu, jak widzę? Pierwszy raz, nie? A. Jagoda, czy przeprowadzisz w Żabie szeroko pojęty tuning młodzieżowy? Czy ja przeprowadzę tuning młodzieżowy? Czy przeprowadzisz w Żabie? Słuchaj. Nie. Żaba będzie taka, jaka jest. Już za dużo się nie zmieni. Mówiłaś. Gość specjalnie się pojawił i znika. Karol, musisz to jakoś wyciąć, nie? Będę musiał wyciąć. No. A zależy, ile płacisz. Nic. Dostaniesz połowę, to będziesz odsuwać. Nie mów tak, bo będzie wiadomo, o kogo chodzi. To naj... Przyznam szczerze, że zaczyna fajnie pachnieć śledzikiem. Co to są donate głosowe? Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. No, myślę, że to jest dla ciebie sprawa. Możesz... Możesz coś od siebie, wiesz, dodać od siebie jakieś odgłosy. I będą donate. Dobra, resztę płaski trzeba dojść. Chyba 12, prawda? Dwunastka. Piesarku. No, to ładnie idzie. Wreszcie robisz sam coś przy silniku. No to na tym to polega. No właśnie, zawsze wszystkich wykorzystujesz dookoła. Jak wykorzystuję? Powiedz mi, jak wykorzystuję? Jak chcesz, to ci powiem. Jak chcesz, to ci bardzo szybko powiem. Powiem. Ale musisz mieć na to dowody. Ja Michał. Michała obok i on wie. Nie. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to musisz mieć na to dowody. Nie zbite. Mam świadka Michała. Michał wie. To są pomówienia. Nie. To są pomówienia, więc no sorry, ale dopóki nie masz na to dowodów, to nie mam o czym gadać. Ty wykorzystujesz ludzi do, nie wiem, do nawet wiesz co, aż wstyd mówić. Powiedz mi, jak ciebie wykorzystałem? Do robienia live'a na przykład. Nie, to zostałeś poproszona o to. Nie. Powiedziałeś, że nie możesz się doczekać. Bardzo. Nie bardzo? Mhm. Jagoda, gdzie jest twój strój praktykanta? No właśnie, w praniu. Jagoda, ale kto to potem poskłada do kupy? To było z kapsem, więc musiałam to przeczytać. Ten sposób. Silnik czy ten chaotyczny odcinek? Nie wiem. No właśnie, ten odcinek. Kto to będzie składał, kurde? A patrzyłeś w ogóle już, co jest nagrane, czy nie? Nie, nie chcę się dołować. Nie, pewnie biedny Adam będzie musiał to składać. Ty, no nie wiem, czegoś mi tu brakuje, szczerze mówiąc. Na drugi się nie wypowiadam. Rozebrać łatwo, gorzej złożyć. Czy ja wiem, jak będzie miał wszystko czyste i ładne. No. Będzie ktoś nad nim stał, nie wiecie co. Po złożeniu wyjdzie 11 turbo. To jest bardzo dobry pomysł.
Ale w sensie... nie rozumiesz. Ja myślę, że ja zrozumiałem. Dobra, ostatnia śrubka. Żeby ściągnąć koletek. Wydechowy. Przestańcie, bo się chłop stresuje. No. Zobaczcie, to jest na przykład super mędrnie. Zawsze mi się marzyła klucz płaski z czymś takim w środku, czyli mechanizmem, nie wiem, pewnie Krzysztof by mi ładnie wytłumaczył. Tutaj możemy sobie przerzucić, że przekręcanie, odkręcanie, to jest też fajnie, bo to nie jest płaskie. Ja wiem, że to pewnie standard w większości jakichś tam narzędzi, ale no ja takich narzędzi nigdy nie miałem. Ja jestem przeszczęśliwy, że teraz w tym momencie ja nie muszę ściągać tego klucza z tej śrubki, bo mam na mały zakres ruchu i po prostu ona się odkręca. Zarąbiście. Ktoś się wybiera na piwko, także udanego wieczoru tobie też. Klucz płaski, oczkowy z przychodu. Czyżby to? Czyżby już? To już. To już jest ten moment. Tu co prawda jeszcze jest masa tych podkładek, które mi spadną teraz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No, come on. Pięć. Sześć. I tutaj siedem. Dobra, 8 spadnie, już nie widzę. O, 8. Dobra, mamy to. Kolektor wydechowy. Funkielówka. Jak jesteś zainteresowany kupnem kolektora wydechowego? Poka. Poka wszystkim na live, a nie tak. Aha, no tak, bo tu mamy drugą kamerę. Słuchajcie. Kolektor wydechowy zdemontowany. Wygląda uczciwie. Odkładamy go na półeczkę. Ściągamy jeszcze uszczel. Albo i nie. Tutaj załóżmy trochę. Tu nam coś się bardziej trochę. No powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego opału. O, no nic nie jest. Jest, dobra. Czyli patrz. Tutaj są chyba jakieś kanały. Jak wygląda kolektor? Widzisz spaliny ten wyprawiony. Zobaczmy, jak kolektor wygląda. Patrz, faktycznie. To były jakieś kanały, które ze spaliny płynęły. A z drugiej strony? Nie widzę jakiegoś. Do bloku to z powrotem. Tak, no, czyli to jest jakiś... Ciekawe, jakaś recyrkulacja? Może to coś z zegarem związanego? No, prawdopodobnie. Myślisz, no, że... Masz taką wiedzę? Nie wiem, mam wiedzę. A nie, czekaj, mam jeszcze 2.8. To jest sobie bliźniacza konstrukcja. No właśnie, ty masz taki sam silnik. Ale swojego jeszcze nie rozbierałem. Tylko masz jedno jajo więcej. Si. Ale mnie to też czeka, bo chciałbym u siebie wał wrzucić z 3, żeby były 3 litry. Do ciebie? Bo 3-2? To wstać od razu jeszcze tłoki z 3-2. I masz 3-2. Nie no. No tak, poważnie mówię. No poważnie. Wtedy Faker 32. No ale ja robię tutaj to. To jest ten sam silnik co twój. To będzie 2,5. No tak. Będzie 2,5, a jakbym miał ten cylinder więcej, to wyszłoby. No ja wiem. 3. To wyszłoby chyba 3-0 bez wału, a z wałem 3-2. No ja jakoś tak. Dobra, to się stanę. Masz coś jeszcze ciekawego mi do powiedzenia? Szpilki. Co już robi teraz? Szpilki na razie zostawię, nie wiem, żeby wykręcać. Nie wiem, może to ucho odkręcimy? Co? Co to na to? Może.
jest jakaś, jakiś czujniczek. A wiązki czemu całkiem od nie odpiąłeś jeszcze? Wiesz co, nie wiem, nie czułem takiej potrzeby. To poszło. Ale powiem ci, że to wygląda sweet. To wygląda źle. No niestety, taki mamy egzemplarz, nic na to nie poradzimy. A co jest? No jest trochę przygrzewiałe, no co poradzisz, no nic nie poradzisz. Ruda szmata. No i co, przeklinasz? O, szmata to nie przekleństwo. No nie wiem, zależy od kontekstu. No a to chodzi o... No dobra, Jezu. No właśnie. Przesadzasz, czemu ty musisz mnie tak łapać ze słówka, no? No to nie jest łapanie ze słówka, później pan recenzent twierdzi. No tak, bo siedzi na live i policja. Boże, policja YouTube'owa, no, no tak. Tak, żebyś wiedział, mnie nie lubią na YouTubie. Mnie nigdzie nie lubią w sumie. Nie dziwię się. Zdradzasz swoją tożsamość. Dlaczego? Mówiąc tak. Poszło. Julka. Co tam ciekawego? Nie wiem. Nic ciekawego? Karol, opowiadaj coś. No, to musisz mi zadawać pytania. Ale nie, no cisnął z ciebie trochę teraz, więc ten, nie ma pytań. Przemilczmy ten fakt. Słuchajcie, no. No, ja... widzisz, masz nie przesadzać, bo to jest live, a nie odcinek, no. To już przestań. Kto prowadzi YouTube'a? Ja czy oni? No i co? No i ledwo masz te 200 tysięcy i co? No. Nie mam jeszcze głosu. No właśnie. No. No, to dajcie właśnie po jakimś pytaniu. Mogą być głupie, pośmiejemy się. To my jesteśmy tym YouTube'em, debilu. Ktoś powiedział do ciebie. Ej. To co? No, ktoś tak powiedział. To nie ja. Dobra, nie wiem co z tym chcę zrobić. W sumie to już by tyle naprawdę niewiele zostało. A tu się odkręca. Gdzie co się odkręca? No listwa i ona odjedzie w całości. No tak, ale tutaj masz... co to będzie? Wtryski. No. No to przewody do wtrysków nadal będą. Się zastanawiam jak się wyciąga. Tu się chyba naciska. O, dokładnie. Boję tego, ale nie co mi będzie potrzebne z tego wszystkiego. Pewnie to, co zepsujesz. Masz, to będzie najbardziej potrzebne. Tak, tak jak zawsze. Wciśnijmy. Naciśnijmy. I ciągnę. Dobra, poszło. Dalej. Ciach. Ciach. O, prawie. Prawie się tego spaghetti pozbędę. A teraz tak, jak to ściągnąć, żeby to było humanitarnie? To chyba się to rozpraszcza, co? Profesor Rurka zawsze mówi, rozpraszczać. To zawołaj teraz ładnie. A, dam! A nam z chujami nie rozmawiać. Dobra. Tu mamy kombinerki. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się ściąga. Ściśniemy sobie to na razie tu. O, nie mam takiej siły, żeby to ścisnąć. To inaczej. O, odczepiło się. No i super. Problem się sam rozwiązał. Ta-da! No, i teraz to wygląda jak silnik. Aczkolwiek przeszkadza mi to trochę. Jesteśmy z ciebie wszyscy bardzo dumni. A bardzo dziękuję. Ale w sensie to nikt tego nie napisał. To ja to powiedziałam. A ja tobie też mogę dziękować. Okej. No dobra. Osiągnęliśmy nowy etap rozbiórki silnika. Całe brzydkie spaghetti zostało zdemontowane. Kolektor sący wydechowy również jest zdemontowany. To od razu mówię ogłoszenie parafialne.
próbowałem tu wyciągnąć tą główną magistralę wodną, ale wyłamałem kruciec, tak więc chętnie kupię, bardzo chętnie kupię. Nie wiem, czy mam tu rozbierać dalej, w sumie fajnie by było, jakby pomaga. Może inaczej, ściągnę jeszcze pokrywę zaworów i wtedy czekamy na Adama. Aż przyjdzie Adam, bo dalej nie chce iść, niech Adam też to komentuje. Może coś ciekawego nam tutaj omija właśnie. Tak więc co, bierzemy... Jaki rozmiar? Masz tu. Dycha. To jest dycha? Nie wiem, czy nie więcej. Myślisz, że dycha? Więcej. Trzynastka? Nie, za dużo. Za dużo? To się zdecyduj. Ja wiem. Jeszcze rozumiem, jakbym studiował chociaż mechanikę, jakoś budowę silnika. Ja nie studiuję i widzisz, każą mi kręcić śrubkami. Kiedy będzie 370Z nizmo gotowe? Oj, z kilka miesięcy i to takich dobrych. Michał, a Karol to nerwowy człowiek? Zależy. Pamiętaj, co mówisz. Zależy. Uważaj na słowo. Ja wam powiem tak, to jest... Ty nic możesz powiedzieć, bo ty jesteś Gal Anonim. Nie, jestem Krystyną Czubówną, wszyscy wiedzą. Gal Anonim nie ma prawa głosu. Ty się mścisz na rzeczach, które ci zrobiły krzywdę. Głupia, o właśnie, to jest właśnie to. Uderzy go szafka, to szafkę też uderzy, Karol. Tak to wygląda. Co gorsza, szafka potrafi oddać. No to Michał, to nerwowy to człowiek, czy nie? Nie, względnie nie. No, nie bój się go, no powiedz, no, Jezu. Nie bój się go. Czemu mają się nie bać? Michał chce cię wybrać. Nie boję się w życiu. Michał to jest odważny człowiek. Niezależny odważny człowiek. To, że ty się mnie boisz, nie oznacza, że wszyscy się mnie boją. Chcecie tego live'a bliżej silnika, tak? Mam wam przestawić to, czy nie? Silnika. O, a ja się napiję. Dajcie znać. Ja się chętnie napiję soczku. Dobra, płaski śrubokręt, szukamy. Płaski śrubokręt, żeby to wytaszczyć stąd. Skąd ja mam wiedzieć, czy on jest nerwowy? Ja go nie znam. Jakiś pomysł, jak to wykręcić? A co ty masz? No to przesuńcie to bliżej silnika, proszę. A nie jesteś w stanie włożyć do środka, jakby zakręcić nasadki i puknąć od tej strony? Michał, weź przysuń na razie budynek. Gdzie? Tylko wiesz co, ja muszę się zastanowić, jak to zrobić, żeby było fajnie widać, co wy tam robicie. Bo się, o to czekajcie, wezmę może co? Dystans. Dystanse są dobre do podkładki, tak? Będzie okej? Okay? Dobra, to teraz przesuń. No nie wiem, zaraz. Tak moje jest okej, czy chcecie jakoś inaczej? Nie wiem. Dobrze, nie widzę tego, co robię. A no. Napiję się na szczęście, będzie na radę. Jagodowy, kiedy pijemy, pozdrawiam ekipę. Sebastian Cebulski mówi. Co mówi? Sebastian Cebulski pyta, kiedy pijecie. Nie znam właśnie. No co ty? Cicalafon. Jaki masz pomysł? Na co? Na to? Mm-hmm. Mówię ci, że ściśnij i wybij. I co dalej? Mogę wziąć tak? Tak? No. Dobra, to bardzo miękkie. Albo w ogóle skąd ty to kręciłeś? To jest z pokrywy czy jest ze szpilki? Nie pamiętam skąd to jest, bo to już jest od jakiegoś czasu z tym.
Ale dobra. Higiena pracy na najwyższym poziomie. Jagoda, co tam tak hałasujesz? Co hałasuje? Wyciągam nakrętkę z nasadki. Okej, okay, wracamy. Panie operatorze. Zapraszam tutaj na miejsce nagrań. O, powiedziałem zaczarowane słowo. To na obu kamerach. Tam to się jeszcze poprawi. Idzie prawie maszynowo. Chyba, że się to umie robić. To idzie maszynowo. No i gdzie? Idzie u ciebie. Było prawie dobrze, jak na filmach. Gdzie ona już chyba? Nie wiem, nie patrzyłem. Jest. Do kubetki. Dobra. Idziemy dalej. Mikrofony są? To od czasu do czasu naprawdę te mikrofony. Te mikrofony płatne, ale figla często. Sprawdzać w sensie na nagraniu, czy w sensie na ekraniku? Na tym ekraniku, czy czyjeś światłem dwa. Tak. A to, że... no nie, bo to nie jest pełne. No dobra, dobra. Jest dobrze. Okej. Na to, czy mam dwa, to patrzę. No i bardzo dobrze. Tyle, to już wiem. Cześć, to jest tak, że nie łapać za obiekt i patrzeć, czy mikrofony nagrywają. Tak jest. Dobra, i nie oddychaj za głośno. Tak. Dobra, żeby nie zniszczyć tej pokrywy. O! To był ten dźwięk. To był ten dźwięk. Słyszeliście go? Michał biega wokół silnika, bo nagrywa odcinek. O. Nie mam ADHD. Ale to jest przyjemne uczucie. Już wiem, czemu to robimy chęci. Mhm, dobrze. Myślisz, że się sprawdzisz w tej roli? W roli mechanika? Mhm. Taki mam pomysł. Zostanę mechanikiem. To moje przemyślenie po dzisiaj. To chętnie oddać mi silnik na rozbiórkę? Myślę, że się posypią teraz zapytania. Zamówienia, a nie zapytania. Nie, najpierw zapytanie. Ile to kosztuje? Ile no co? To kosztuje? Kurde, tanie nie będzie. Będziesz się podpisywał na silnikach? Popisywał się będę na silnikach. A? Trzyma chyba. A korek od... nie, on wyjdzie... Tak, korek. Uwaga, odkręcam, żeby korek nie trzymał pokrywy. Si. Dobra. Idzie. Jesteście świadkami ważnego momentu. O! Trzeba będzie wykasować te dźwięki. Jąki? Co mi powiesz? Nie, jest źle. Jak na twoje opatrzone oko. Od góry, no wiem, ale to nie mam za bardzo jak tego. No musiałabyś wziąć telefon w rękę, co nie? No. A nie, bo bym się... Nie, będzie mi się telepać rękę, będą potem narzekać, że się trzęsę. Tylko do kanistra przyklejona jest. No w ogóle, bo Karol nie ma tego. Michał, co ja widzę? Na moje amatorskie oko wydaje mi się, że nie jest źle, aczkolwiek widać ślady pracy, czyli no, nic mądrego nie powiedziałem. Tutaj widać jakby takie, no, tam mi się najmniej na razie podoba strukturę, tutaj widzę. No nie, nie jest jakoś... No nie jest źle. Co? Co ty gadasz? Dobrze jest. Kamera nie wygląda ładnie. Nie, no jest... No i on jest zużyty, ale nie jest tak, żeby do wywalenia. No nie ma jakichś takich... Ja żywych... myślę, że najbardziej będzie się liczyło zdanie Adama. No, masz problem. Zaraz was tam wezmę, tylko niech Michał przestanie nagrywać. No. Słuchajcie, czekamy na opinię Adama, a w tym czasie kamerę powierzamy naszej operatorce live'a, która jest tajemniczą osobą i na pewno nie wiadomo, o kogo chodzi. Dlatego no Michał musi przestać nagrywać. Odkładamy w tym czasie... Ja chcę być animowa, nie chcę być... A anonimowa osóbka pokaże na live, jak wygląda, jak głowica wygląda tak naprawdę z bliska. Pałki, sprężynki, zapraszamy. Dobra, strącz. Przestań! Czekaj, wiesz co? Wy...
widzę, co tam... Wyświetlcie jakąś lampką, może pan włącz lampę? No on ma, chodź tu Michał, ale masz... Lampę. Michał, no chodź tu z tym telefonem. Boże! I po co mamy tyle narzędzi? No co? Drodzy widzowie... No i już. Jest dźwięk? Nie ma dźwięku. Dźwięku brak. Nie ma dźwięku! Dobra, no to... Jest dźwięk. Jest dźwięk. Jak dla mnie jest. Ej, o to odświeżcie. Ej, o to odświeżcie. Masz jeszcze brak. Dobra, na niego? Okej. Dajcie mikrofon Adamowi. Jest, jest, dobra. Wróciliśmy na wizję. Bez mikrofonu dzisiaj. A co mówię tam? Co? Jak bez mikrofonu? Normalnie. Nie, no Adam, nie wygłupiaj się. Odsuń się. Poza tym zaraz... Ty też pokryjesz, to nie fajnie. Odsuń się. Ale weź się skarpę, bo normalnie byś mi się coś poopowiadać, co ty? Ja? Poopowiadać? No tak, no co widać, tak? Czy jak to zużyte? Mogę poopowiadać, kiedy jestem się strasznie zmęczony po pracy, o, na przykład. To nie nagrywam live? Nie, no nie, no muszę nagrywać, rozbierasz, co to znaczy. Nie, musimy nagrywać, bo to jest, wiesz, live to jest zabawa, tam o odcinek chodzi. No. Normalnie nagrania to i tyle. No tu nagrywaj, no to dawaj ten mikrofon. Masz? Jak ten silnik, co? Masz. A czy panią za rączkę, czy zjadę? Nie, no wiesz, no. Zatrzymałem się na tym etapie, żeby było, wiesz, dalej już było z twoją asystą. No wyrożył, można cię dołożyć. No dobra, co, nagrywasz? Si. Witamy na pokładzie Adama. Adam, co tu widać? Jakiś nowy rok. Tak. Po czym to poznać? No masz świeżo. Dobrze, ładnie wygląda? No świt masz ładnego koloru, wiesz, ładnie. A jak oceniasz te łapki? Chyba są okej, co? Wiadomo, no są jakieś może trochę poprzecierane, ale to nie tak. Nie, nie, nie,
zaczęła korozja brać. Takie brzelki są, ale to jest do wypudrowania. Czyli będą wtedy, zobaczymy jak jest pod stopkami. No dobra, jaka jest prawidłowa kolejność? Co teraz mam odkręcać? Ściągamy głowicę w całości. Nie, no ściągniesz tył teraz sobie ładnie. Tutaj ten dekiel. Ściągnij czujniki, ściągnij te... Czy co, czujnik czujniki ściągam? Tak, czyli bywa listwę paliwową. Zrobić tą pompę wody, ona też ci tu jest zbędna. Jak tą pompę wody ściągnąć? No na pewno ten krócie trzeba wyjrzeć się do tego. No ale już ułamałem króciec. No i tak jest dobrze, gdy to nie będzie tanie. Takie rzeczy można odzyskać. Okej. No i dobra. Koło pasowe i pompa masz tu przykręcone do środka. A, czyli trzeba to odkręcić pierwsze. Tak, uderz sobie. Tak, też nie należy, niech sobie ułamać. Dobra. Odkręć to, odkręć to. Okej, okay, czyli to wszystko ściągamy. No, obierz go. Czy jeszcze trochę do obrania z zewnątrz. Tak. Dobra. No to lecimy. Tu masz jakąś blachę też na starych takich. Co jeszcze jest? No tu masz jakiś... Okej, okay, dobra. Myślałem, że to wiesz, możesz no, dostać. To jest wszystko wywalone. No drugi. No to ja to dalej kręcę, a ty możesz rzucić, jeżeli nie chcesz. Nie, no kręć to patrzę. Jak to masz. Piękny Adam uratuje odcinek. Jest uczeń, jest i mistrz. Całe szczęście Adam uratuje odcinek. Serduszka dla Adama. Adam, to jest chyba szóstka, ja dziś posiadam piątkę, nie mogę znaleźć piątki. Czyli mam ci dać. No, poproszę. No nie mogę znaleźć cały czas. U mnie w wózku jest. Kombinuję, żeby... lotnisko na plecach. Aha, tu. Co tam jest? Uwaga. Wtedy ci naszkodowaliście. Przyznacie. Jak to się otwiera? Jak się otwiera? Aha, dobra. Macie jakieś pytania do Adama? Uwaga. No. W której szufladzie będziesz miał te imbusy? Trzeciej. Polegnie tam. Pociągnij ją mocniej. A, kluczyk masz nie dokliknięty. Z lewej strony podrączko jest kluczyk, nie dociśnięty jest do końca. Z lewej strony kluczyk. Rol. Podrączko jest kluczyk. A, tu, podrączko. Gdzie się odsuwa. Tu masz imbusy. Adam, kiedy mini? Dajcie spokój już Adamowi z tym mini. Z tym mini. Mini stoi u lakiernika. Dobra. Tak, powiedzmy. Tak, powiedzmy. Jestem twój. Tu. Jaki jest silnik F31? V8M60. Ty, a on przywiózł... Nie przywiózł. Właśnie nie jest fajne to, co przywiózł. Okej. Tak, o, to jest duży klucz, no. To mówiłem już. Znaczy on jest fajny, bo jest mały, ale... Ale nadal jest duży. Dobra, ściągamy się. Pytanie do Adama. Ile stopni zasłonu dopierdzielić w polonezie, żeby dać mu miodu? Ja aż zacznie stukać. I 2 stopnie w dół. Nie, słuchajcie, nie zadawajcie takich pytań Adamowi, no. Adam zaraz się zniechęci. Dzięki, Karol. Proszę. Ja on go nie zakładam w takim razie. Proszę, Adam. Adam? To co ściągamy, to jest jakiś czujnik wałków, tak. Jest jeden i drugi, tak? Jeden z co, drugi jest drugi. Okay. Najpierw śrubka, a później czujnik. To tak bardzo zachwalali wczoraj, sobie to wezmę jutro do pracy, zobaczymy jak to działa. Przetestujesz, mówisz? Pokaż, co tam mam przetestować. Co to jest w ogóle? To turbo puchawka, nie? Do wszystkiego. Jak tam się ciężko w robocie? Ale spokojnie. Dzień śpi. Tu jest tok śpi, nie? Nie, chodzi. Dlaczego to tak? Adam, co myślisz o silniku N55? Silnik jak każdy inny po 2010 roku psuje się jak każdy. Dobra. Słuchajcie, musimy podjąć jakąś decyzję, bo tak, ty masz mikrofonem, my nagrywamy odcinek, a tutaj ludzie pytają o silnik M55, to będzie teraz czapel. No więc myślę, że to jest po prostu koniec live'a. Zresztą live... No i tak mi siada bateria. Siada bateria, tak? No. No to co, pożegnajmy się na live'ie. Drodzy widzowie, dziękujemy za wspólne chwile, były wyjątkowe. Tym akcentem kończymy live'a, do zobaczenia w następnym, który będzie nie wiadomo kiedy. Trzymajcie kciuki za to, żeby niczego nie rozwalił. Nie widać twojej głowy. Teraz widać? Tak. A moją pięść widać? Tak. No to kończymy to. Upaćkałem się ten obiekt. Żartuję.
Trzymajcie się cieplutko i tak dalej. Elo!